Wielkie barki, część druga, czyli powrót kulturystyki bez ściemy. W jedne barki nie mieścił, w sensie w jeden ekran nie mieściły się barki Łukasza, w drugi ekran nie mieściły się barki Adama, także siema Adam. Cześć wszystkim, witam. Jak tam, co słychać po krótkiej chwili nieobecności? A wiesz co, wszystko w porządku. Kwarantanny nie miałem, więc jest ogólnie spoko. Nie, tam miałem taki drobny uraz, w sensie z klatką tam na forum rzucałem, ale to wiesz, już po wszystkim, nie? Więc tylko naderwałem tam parę włókien. No trochę musiałem zejść z ciężaru, jeśli chodzi, wiesz, o takie wyciskania, ale no tak naprawdę nic poważnego i całe szczęście, a wiesz, a tak w sumie całą resztę ćwiczeń mogę robić, więc jest okej, okay, nie? No jednak swoje lata już, wiesz, swoje lata poprzerzucałeś, te klamoty i tak dalej. Temu też fajnie, wiesz, newsy przyswajać od kogoś, moim zdaniem, kto już te błędy popełnił, zamiast popełniać je samemu tak naprawdę. No dokładnie, wiesz, to też często jest takie, kurde, wiesz, ja to spotykam na YouTubie szczególnie, akurat może nie u Ciebie na kanale, co na takich kanałach, wiesz, jak się gdzieś tam udzielamy, czy u nas na Seven Nutrition, czy gdzieś, że jest dużo takich widzów, że tam, wiesz, o, co Ty opowiadasz i tak dalej, albo wiesz, że tak jakby my mieli jakieś swoje teorie, nie, a to wszystko wynika z tego, że no, coś się robiło, popełnialiśmy jakieś błędy, no i teraz o tym mówimy, żeby ktoś tego nie powielał, nie? I to wiesz, nie jest tak, że wiesz, my jesteśmy wielcy znawcy i wszystko wiemy najlepiej, tylko no po prostu robiło się kiedyś coś, może i dawało to niezłe wyniki, jeśli chodzi o jakieś tam przyrosty i tak dalej, no ale gdzieś tam po czasie też się odbiło to, nie? No i teraz wiesz, no ze wszystkim trzeba się liczyć, nie? I teraz jeżeli ktoś po prostu, no wiesz, ja tak mówię nawet o tym treningu takim jak JP bardzo promuje, czyli taki trening, on właściwie na każdym treningu gdzieś tam próbuje sprogresować i leci do odcinki, nie? No wiesz, JP ma tam te metr, nie wiem, z 1,65 m, on jest taki dosyć krótki, nie? I on, wiesz, jak robi te ciągi, tam ten zakres ruchu jest mniejszy, ta budowa, ten kościec, jakoś to lepiej, wiesz, przyswaja niż takie wysokie osoby jak my, no to wiesz, na zasadzie drzewa, wysokie drzewo to się wygina na wszystkie strony, no a taki, wiesz, jakiś kołek, no to już nie bardzo, nie? No i wiesz, takie ciśnięcie w ten ciężar, no wiesz, nie chodzi mi nawet o ciężar, no takie bicie rekordów, bo dużo ludzi, to też zauważam, nawet wśród zawodników, że wiesz, jeżeli oni nie zrobią przez jeden, dwa treningi, czasem trzy, progresu siłowego w jakimś ćwiczeniu, to już są strasznie zeschizowani, że wiesz, no nie dołożyli nic na sztangę, no to wiesz, to znaczy, że te treningi tak jakby nie były efektywne, nie? To często, przepraszam, że ci wtrącę, ale czasem to jest tylko w jednym ćwiczeniu. Nawet nie w bazowym, ale na przykład, nie wiem, w prostowaniu sznurów, prawda? To już tutaj jest straszny zamęt i tak dalej, bo w ostatnim ćwiczeniu nie robię progresu. Mimo że w całym treningu zrobiłem, to ten sznur cholerny mi na pewno, wiesz, nie wpłynie na progres, mimo że objętość całkowita jest o wiele większa, co nie? No dokładnie, wiesz, w ogóle ciężar jako taki, no fajnie, progres, tylko trzeba pamiętać, to też Łukasz mówi, że nigdy to nie będzie szło liniowo, bo jakby to szło liniowo cały czas w górę, no to każdy by wyciskał po plus 200, każdy by siadał po 300 kg i wiesz, no i tak by to każdy po 2 latach ćwiczeń by tyle robił, a wiadomo, że tak nie jest. No i też takie ćwiczenia, jak mówisz, jakiś tam wyprosty ramion ze sznurem, czy nie wiem, nawet wyprosty nóg na maszynie, jakieś znosy bokiem, no to nie są ćwiczenia, w których ten ciężar jest, wiesz, aż tak istotny, co innego jakieś wyciskania, jakiś przysiad, takie typowo wielostawowe, no to tam, wiadomo, bardziej się progresuje z tym ciężarem i to są ćwiczenia, w których byśmy chcieli progresować, ale wiesz, jakieś takie dodatki, uzupełnienia, bardziej izolowane ćwiczenia, no to tam, wiesz, no fajnie jest dołożyć, ale no bez jakiegoś ciśnienia, nie? No i druga sprawa właśnie, wiesz, to schizowanie się głowa, nie? Dzisiaj też będziemy o tym dużo rozmawiać, bo poruszymy takie tematy, ile tak naprawdę, wiesz, głowa robi, styl życia, sen i tak dalej, bo ludzie często łączą wszystko tylko wyłącznie, nie wiem, z towarem, z treningiem ewentualnie i suplementacją. Na wszystko chcą tabletkę i tak dalej, ale wiesz, jakiś tam tryb życia zmienić, no to nie bardzo, nie? I to się łączy właściwie od wszystkiego, czy nawet, wiesz, jakieś takie rzeczy typu, wiesz, typowo umysłowe, ktoś ma pracę umysłową, problemy z koncentracją i tak dalej, no to tutaj też szuka jakiegoś wyjścia w postaci, wiesz, różnego rodzaju suplementów, czy wiesz, teraz popularnych adaptogenów, jakichś nootropików. Jasne, to może gdzieś tam pomóc, ale no wiesz, jeżeli ktoś, nie wiem, zarywa nocki, chleje albo jeszcze coś gorszego robi, czy po prostu, wiesz, nadużywa na przykład stymulantów, no to wiesz, to najpierw bym się zajął po prostu tą przyczyną, nie?
a dopiero potem wiesz, szukał jakiegoś wsparcia ze strony suplementów, a ludzie tak trochę do dupy, od dupy strony do tego podchodzą. No i to jest dzisiaj takie bardzo, bardzo spotykane, nie? No i tak nawiązałem do tego treningu, że właśnie jest dużo ludzi, którzy ma bardzo duże ciśnienie, jeśli chodzi o ciężar. Nie mówię, że to jest, wiesz, jakieś tam złe podejście, bo ciężar, trzeba pamiętać, że to wszystko jest po prostu narzędziem, nie? No i też z tym ciężarem można progresować do jakiegoś momentu. No i powyżej pewnych obciążeń już nie ma co się z tym, wiesz, już się to robi niebezpieczne po prostu, nie? Już potem trzeba progresować, wiadomo, jakąś liczbą powtórzeń, zwiększać po prostu liczbę powtórzeń, nie wiem. Rest, pauzy i tak dalej, przedłużenia. Tak, tak, jakieś metody, wiesz. O większą objętość jakoś kombinować, czy nawet ilość serii. Można tutaj się rozwijać, ale wiesz, fajnie powiedziałeś, bo na przykład co do szukania tabletki, tak często widzimy na forach, na grupach i tak dalej, taki temat. Wchodzisz sobie na grupę, czy tam na, wiesz, zawsze czytasz sobie fejsa, przeglądasz, patrzysz tak. Słuchajcie, czy ma ktoś jakiś spalacz? Pyta odpowiedź. Jest dieta? No, nie ma. Wiesz, pierwsza rzecz, tak jak powiedziałeś, co do zmiany trybu życia, zamiast pomyśleć, co jest podstawą, co nie, że ile włożę do buzi, to żadna taka mała tableteczka, czy to kofeina, czy coś takiego, czy wiesz, czy te piątki, te znane i tak dalej, te wszystkie spalacze, czy klen, nie przeskoczą tego. Nie, nie, to nie ma takiej opcji, nie? Zresztą to wszystkie spalacze tak naprawdę, powiem szczerze, ja też gdzieś tam jak zaczynałem przygodę z kulturystyką, tylko to były, wiesz, inne czasy, sam wiesz, że wtedy zupełnie inaczej się dawkowało, tak. Choćby diuretyki, których dziś dajemy bardzo symbolicznie, bo tak naprawdę ich za duża ilość u wielu osób, to wiesz, to zależy od osoby, ale takich osób jak my z dużą wagą, generalnie z takimi, którzy nie mają problemem z jakimś zatłuszczeniem czy trzymaniem wody nadmiernym, no to za duża ilość diuretyków wypłaszcza tą sylwetkę i wcale nie wygląda się lepiej. No a kiedyś było tak dla zasady, że po prostu brało się tyle i tyle. Ja i tak miałem akurat to szczęście, bo ja do pierwszych zawodów akurat pomagał mi Emil Kaleński i on akurat, wiesz, jakoś tam nie przesadzał z tym tematem, bo też był z natury takim, wiesz, sucharem, więc u niego też się to nie sprawdzało. Natomiast, no wiesz, dużo ludzi tam, wiesz, to były takie czasy, że tam, wiesz, no 200-300 Spiro to tam standard niektórzy dawali przed startem. Wiesz, są może osoby, u których ktoś tam może sprawdzi, ale no u wielu ludzi no to nie będzie najlepsze wyjście, nie? Natomiast wiesz, no i ja też w tamtych czasach tych podejrzewałem, wiesz, robiło się jakąś drabinkę z klembuterolu, te dawki tego klembuterolu już były, wiesz, takie naprawdę po 160, po 200 mikrogramów, no masz 4-5 tabletek. Nawet no niektórzy to, 460, prawda? No to wiesz, to też mnie zdziwiło, aż tak to nie szalałem, ale wiesz, robiło się takie błędy. Z perspektywy czasu, no wiesz, no już to jest za mną, więc czasu nie cofnę. Ciężko mi powiedzieć, czy żałuję, czy nie, bo na szczęście póki co no nic mi się z tego tytułu nie stało. No a mam jakieś tam doświadczenia, nie? No i wiem, że jeżeli dłużej się leciało na tej dawce, a często jest tak, że zawody są w odstępie, nie wiem, 2-3 tygodni, bo nawet nie muszą być zawody, bo często ludzie gdzieś tam robią redukcję, a tu wypadną urodziny, tu jakiś wyjazd i ta redukcja im się tak, wiesz, też z 12 tygodni nagle robi 20 tygodni. No i takie dość długotrwałe branie takich stymulantów, tu podałem ten klembuterol akurat, który jest dość mocny, ale ogólnie jeśli chodzi o stymulanty, to mogą być nawet suplementy. I uważam, że często nawet gorsze są takie przetreningówki właśnie z geranium, z jakimiś substancjami, często chuj wie, co tam jest tak naprawdę. No bo często to są, wiesz, jakieś firmy krzaki, no jest przetreningówka, ładne opakowanie, klepacz klepie, ale co tam jest tak naprawdę w środku, to... W ogóle nazwy, czytałeś nazwy tych niektórych nowych przetreningówek w stylu ćpun. No. Tak, jakieś czachy takie, wiesz, kurwa. Takie szaszki, kurwa, zabij, wiesz, to jest po prostu takie. Wiecie, tak nawiasem, czemu schylałem się, bo to jest najlepszy tak naprawdę naturalny spalacz, w sensie naturalny. Z tych spalaczy działających kofeina, to jest kofeina. Zaraz powiecie, że Seven Nutrition, to może być kofeina z jakiejś innej firmy, może być kofeina z ekspresu i tak dalej, jeżeli dacie radę. Kofeina jest zawsze czymś, co działa, jest sprawdzone, tak jak kreatyna. Często jest pytanie, jaka kreatyna? Mono, najzwyklejsze mono. Było tyle badań, tyle lat i... Ja tak przymęcę taką nowinkę, to był 2010 rok, robiłem kurs trenera na AWF-ie. No i wykładowca z AWF-u powiedział, no jeśli chodzi o suplementy, to są dwa, które działają. Kofeina i koks. I wiesz, to jest ta kofeina, to jest coś, co zawsze działa. No wiadomo, to jest naturalne, wiesz, też nie jadłem tego, wiesz, na pęczki nie wiadomo ile, tylko wtedy, kiedy potrzebujemy.
No ale tak jak mówisz, to jest taki najlepiej przybadany, najbardziej, wiesz, no jeżeli ktoś ma nadciśnienie, jakieś poważne problemy, no to wtedy też wiadomo uważać, no ale to myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, no to jest tego świadomy, nie? Tutaj też o tym za chwilkę powiemy, bo na to też warto zwrócić uwagę, że często ludzie są niby świadomi, ale tam, a tam mam trochę nadciśnienie, 150 na 90, czy na 90 to jeszcze wiesz, na przykład Boston ma tam 180 na 120 i mówię, tam norma, wiesz. No, ale to wiesz, no, są agenci, ale no wiesz, generalnie mi chodzi o te, o, wiesz, bo mówiłem o tych stymulantach, nie? I tak naprawdę to, jak człowiek potrafi być po czasie jakimś wyjebany ze przeproszeniem, nawet wiesz, nie z tego tytułu, że nie wiem, że jest po redukcji zmęczony, że mało kalorii, że dużo kardio. Znaczy wiadomo, że to wszystko się gdzieś tam sumuje, ale nadużywanie takiej czpalni, no kurwa, to się odbija strasznie, nie? Nie masz w ogóle chęci do życia, jesteś zamulony. Ja bym, wiesz, no i to tak naprawdę wpływa na serce, nie? I na układ, wiesz, sercowo-naczyniowy, więc to jest coś, co naprawdę może zabić niektórych, bo no nie każdy wie, że ma jakąś tam, nie wiem, wadę serca czy coś takiego, nie? Często to, wiesz, trzeba naprawdę się dokładnie przebadać, żeby coś takiego w ogóle wykryć u siebie. Więc to jest, wiesz, też taki błąd, który gdzieś tam kiedyś przerabiałem, tego tlenu dużo dawałem. Z perspektywy czasu, jeśli używam coś przed zawodami, to już wolę salbutamol, bo i ma krótszy okres półtrwania, no jest dla mnie trochę taki łagodniejszy. Oczywiście też to jest szkodliwe, też bym tego jakoś tam nie nadużywał, no ale już uważam, że jest trochę lepsze niż tlen, nie? Jeśli chodzi, ktoś nie robił żadnej formy na scenę i tak dalej, no to ta kofeina gdzieś tam w końcówce, trochę jochimbiny można dać i tak naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy, no to wystarczy, nie? Ale w sumie tutaj tak zjechałem trochę na ten temat spalaczy, no ale to jest też coś, co ludzie nadużywają i te przytringówki, nie? Ja rozumiem, że ktoś używa przytringówkę, jeżeli, nie wiem, ktoś ma pracę naprawdę stresującą, wymagającą albo ale fizyczną. Poczekaj, Adam, przepraszam ci wtrącę, bo to jest fajny motyw. Mamy sobie stresującą pracę, która i tak nas dobija, dobija nam do jakiegoś stopnia układ nerwowy i tak dalej. Mamy trening, który też to robi, mamy rodzinę, która też to robi, nie myśl o tym. Do tego najprawdopodobniej mamy zaburzony sen, no bo większość jednak no nie śpi tych 8 godzin, nie może sobie pozwolić, 8 tam 7 godzin, prawda? I do tego dorzucimy to przetreningówkę, to będzie takie, wiesz, nakładanie plastra na złamaną nogę. Także. No dokładnie, nie? To jest właśnie coś, co ty bardzo dobrze poruszyłeś, bo wiele ludzi w ogóle nie bierze pod uwagę, wiesz, zmęczenie, jakieś przetrenowanie i tak dalej. Tak, nie bierze całości, bierze tylko trening. Biorą pod uwagę czasami właśnie to, że tam biorą jakieś, wiesz, środki mniej, bardziej ingerujące w to wszystko. Natomiast nie bierze właśnie tego trybu życia, nie? Tutaj, wiesz, najgorszy stres, bo tak naprawdę w naturze, jak zobaczysz, jest taki stres, no wiesz, jak żyliśmy kiedyś tam w tych dawnych czasach w jakiejś tam puszczy, czy kurwa gdzieś tam, wiesz, w jakichś lasach, no to takie, wiesz, stres był na ogół taki krótki, ale intensywny, no wiesz, goniło cię jakieś zwierzę albo polowałeś, nie wiem, żeby coś tam ten, no wiesz, brzmi to śmiesznie. Przypomniał mi się mem taki ostatnio zobaczyłem, że jaskiniowiec rzuca dzidę, wilka nie trafia, wiesz, wilk przynosi w pysku, mówi zanotowane. Tak się nauczyli aportować. No ale wracając, tak jak mówisz, no były to takie krótkotrwałe. Chyba, tak, że no nie mogę znaleźć jedzenia, no to wtedy już trochę no, lipa. Tak, tak, nie? To się gdzieś tam też brało z tego, że nie mogli znaleźć jedzenia, ale było to raczej takie, wiesz, krótkie, trwałe stresy. A teraz mamy takie czasy, że jest ten stres taki, wiesz, przewlekły. Ktoś ma pracę, w której, nie wiem, jest szef bardzo nieprzyjemny albo, wiesz, jest ciągła taka gonitwa, że jest jakieś ciśnienie na wyniki, jakieś sprzedaż, coś tam i dzień w dzień jest taka, wiesz, gonitwa, jakaś taka sytuacja, że tam no nie wiem, nie? Że wiesz, że ciągle jest jakieś parcie takie, czujesz ciągle presję i tak dalej. Wiadomo, że są osoby, które z natury mają wyjebane, ale jednak większość ludzi mniej lub bardziej się stresuje. Wiesz, po jakimś czasie na tego stresu już nie zauważa, no bo dzień jak co dzień w robocie, nie? Ale podświadomie ciągle jesteś, wiesz, taki tu goniony, masz tą podświadomości to, że wiesz, jeżeli dasz dupy, nie zdążysz czymś, to będzie przypał i ciągle jesteś taki, wiesz, taki nerwowy, że musisz, nie wiem, czymś zdążyć, coś sprzedać, coś zrobić, nie? To jest taki stres może nie intensywny, ale ciągły i taki długotrwały, nie? Przewlekły. Walny, wiesz, wpływający na nas. Tak, i wiesz, ten organizm jest cały dzień pod wpływem jakiegoś stresu, potem jeszcze często ludzie wieczorem, gdzie tak naprawdę, wiesz, w naturze wieczorem to my już powinniśmy gdzieś tam do spania się kierować, czy do jakiegoś odpoczynku, a to wiesz, idą jeszcze na ten trening, jeszcze któryś pierdzielnie przetreningówkę, czyli wiesz, rozbudzi te wszystkie hormony odpowiedzialne, wiesz, za jakąś taką pracę i tak dalej. No to potem ma albo problemy z zasypianiem, albo po prostu, wiesz, po jakimś czasie ten nadmiar stresu się kumuluje.
No i są problemy. Jeszcze jeżeli ktoś, wiesz, zarywa nocki, bo lubi sobie, kurwa, nie wiem, wiesz, czasami to jest, nie wiem, jedni oglądają Netflixa, inni lubią gdzieś ze znajomymi wyjść i tak dalej. Zarwie jedną, drugą, trzecią nockę, no i wiesz, no i tak naprawdę ten kortyzol jest wysoko, organizm jest zestresowany, zaczynamy trzymać wodę, nie? Glikemia też jest zregulowana. Zaczynają się po prostu problemy, nie? Wiadomo, że to też jest indywidualna sprawa, no bo są osoby, wiesz, każdy z nas zna jakiegoś żula albo wiesz, jakieś menala, co chleje całe życie i w sumie nic mu nie ma. Tak samo znajdziemy imprezowiczów takich, co, wiesz, wszystko do nosa wciągali i też się źle nie trzymają, no ale to raczej, wiesz, to jest takie wzorowanie się, nie wiem, jakby na Filu Hicie, nie? Że wiesz, Fil Hit ma genetykę, no i wiesz, to o, Fil tak robi, to my też, nie? No niestety u większości to się gdzieś nie sprawdzi. No i ten styl życia, higiena życia, to też jak się odżywiamy i tak dalej, no ma ogromny wpływ na nas generalnie, tak? Na to, co się z nami dzieje i na nasze wyniki siłowe, na samopoczucie, na rzeczy typu właśnie jakieś brain fogi, czyli taka mgła, to się nazywa mgła mózgowa, czyli taka po prostu, że nie umiemy się skupić, jesteśmy zmuleni, wiesz, no problem z koncentracją ogólnie, tak? Czy problemy z pamięcią się zaczynają robić, wiadomo, że towar, jakieś tam zamieszanie w hormonach też mogą to potęgować, ale ludzie to właśnie skupiają tylko, wiesz, nie? Na tym, że o, biorą środki i coś mu się tam dzieje, nie? I on to już tylko, wiesz, typowo ze środkami kojarzy, a nie patrzy na to, że wiesz, że tryb życia nie taki, że może odżywianie nie takie, nie? No bo teraz też się zrobiło, wiesz, kiedyś ta dieta była monotonna, fakt. Nie było to też może idealne rozwiązanie, ale teraz ludzie często idą za mocno w drugą stronę, nie? Bo pal licho, jakby to jeszcze było faktycznie taka dieta 80 na 20, że jest 20% takich produktów, nazwijmy to, rekreacyjnych, śmieciowych, mniej lub bardziej, wiesz, nie mówię tu może o typowym fast foodzie, ale właśnie jakieś takie, wiesz, płatki śniadaniowe, jakieś tam produkty bardziej rekreacyjne, a reszta diety była po prostu czysta i takie produkty w miarę tam zdrowe, jakieś owoce, warzywa, jakieś tam, wiesz, normalne rzeczy. No a dzisiaj jak tak popatrzysz na tą dietę ludzi, no to tak, kurwa, tu kleik, tu jakieś naleśniki, tu jakieś biszkopty, tu jakieś ten, a jak wiesz, jak już nawet jest, wiesz, nie wiem, jajka, jakaś mąka normalna, taka, wiesz, czy coś i ten produkt jest jakiś naleśnik, to na tym jest nawalone znowu jakiegoś sosu zero, wiesz, ze słodzikami, z cudami. Wiesz, wszystko jest dla ludzi, ale no jeżeli na 6 twoich posiłków, czy na 5 posiłków, no 4-5 jest troszeczkę dziwne, no to już nie jest dieta 80 na 20, nie? 20 na 80 tak naprawdę wtedy się robi. No dokładnie, nie? No i tworzą się niedobory, nie? I teraz myśmy tu kiedyś hejtowali, to może złe słowo, ale no nie pochwalaliśmy diety takiej, która była popularyzowana, która jest w sumie przez Piotrka Bureckiego, nie? Czyli, że tam lejsy z pieca, tu coś tam, wiesz, jakieś tam kiełbasy czy tam parówki, nie? Tylko, że wiesz, on też je tego określoną ilość, no oprócz tego też zawsze jakieś warzywa i tak dalej, on to ma tak mniej więcej zrównoważone, nie? No a wiesz, jak jest z ludźmi, nie? No jak on ma otworzyć paczkę lejsów i wyjąć tam 20 albo 30 gram lejsów i resztę schować, no to kurwa, jak on ma schować, nie? No to już ciągnie tą paczkę do końca, nie? No i to jest Piotrek, na Piotrka działa, więc nie chce to robi, wiesz, o co chodzi. I tak jak powiedziałeś, on ma na przykład, tak, 4 posiłki ma kurczak z ryżem, to jest taki przykład, co nie? Kurczak z ryżem, czy tam sobie z rana jajecznica jakaś tam z owsianką, bez różnicy, dajcie sobie jakieś zdrowe posiłki, tutaj każdy wie, co to jest zdrowe jedzenie. A w 5 posiłku ma sobie jakąś tam małą ucztę, czyli czy tam lejsy, czy jakiś batonik, czy coś tam, to jest właśnie te, popatrzcie, to jest właśnie 80-20, tak? I nagle tutaj nie mówcie, że jesteśmy zwolennikami tej diety, tak? No bo też to ma swoje zastosowanie dla kogoś. Ale jeżeli jesteś osobą, która wie, że jak otworzy te lejsy, tak jak Adam powiedział, otworzy tą paczkę, będzie miał te 30 gramów i tak, a pierdole, paka i całujecie, opędzlujecie, no to nie, to nie jest dieta dla was. Wtedy musicie właśnie, i wtedy od tego jest trener, żebyście powiedzieli, słuchaj, ta dieta, no ja tych nie mogę tego batona tam połowy zjeść, także utnij mi tego batona, czy tam pozwól mi go całego zjeść co 2 dni, i jakieś będzie już inne rozwiązanie. Co do tego, co powiedziałeś jeszcze, chciałbym powiedzieć, jak ludzie mogą na przykład sobie ułatwić tak naprawdę dzień, bo wiele osób nad tym się nie zastanawia, ale spiszcie naprawdę sobie calutki wasz dzień, jak wygląda. Od A do Z wstaję 7, coś tam robię 7:30, jem śniadanie 7:45, ile mi to zajmuje, praca tyle i tyle. I zobaczcie sobie, gdzie macie luki, na które stawiacie tak naprawdę gdzie niepotrzebnie tracicie czas, że tak to nazwę.
i w nie możecie sobie wtedy fajnie wmontować, będziecie widzieli, co się gdzie dzieje. Chciałbym od razu teraz przejść do tematu glikami, który jest bardzo ciekawy. Jest, powiedziałeś, że na przykład od stresu, bo wiele osób myśli, że glikemia to jest tylko jedzenie i tylko tyle. Nie, na glikemię przekłada się dużo, dużo więcej rzeczy i chciałbym, żebyśmy to poruszyli, jak na przykład to wszystko inne może wpłynąć na glikemię, tak jak mówisz, kortyzol i tak dalej. Dokładnie, na przykład brak snu, nie? Weź sobie, nie śpi, generalnie tacy ludzie, którzy śpią mało, to wiesz, nie, że tam ktoś po prostu, wiesz, weekend zarwał, tylko regularnie śpi mało, no to na ogół takie osoby mają, wiesz, jakieś problemy właśnie albo z cukrem, wiadomo, że to też nie od razu, to się też robi dopiero po jakimś czasie, ale mają problemy z glikemią, zawsze ten cukier jest podwyższony, no bo kortyzol jakby nie było podnosi cukier, nie? Więc to jest też na tej zasadzie, że właśnie no, kortyzol jest stres, on też sprawia, że właśnie, wiesz, gdzieś tam wątroba wrzuca ten glikogen do krwiobiegu, tak żeby, wiesz, podnosi ten cukier, żeby była energia, nie wiem, goni cię, nie wiem, niedźwiedź i spierdzielasz, nie? No to wiesz, żebyś miał... Żona z patelnią. Tak, żebyś miał energię do tego. No kortyzol ogólnie, wiesz, podnosi ten, nie? Podnosi cukier, tak? No i teraz, jeżeli ktoś nie śpi, no ten organizm jest, wiesz, zestresowany, nie ma tego rytmu dobowego, są zaburzone to wydzielanie kortyzolu, wiesz, bo normalnie kortyzol z rana jest najwyższy, a wiesz, wieczorem powinien już spadać, nie powinniśmy iść do snu, no kortyzol nas wybudza, nie? A ludzie często przez to, że nie śpią, mają całe, wiesz, cały ten układ hormonalny zaburzony, no i no wiesz, w takiej sytuacji cukier we krwi też często jest zaburzony, nie? Też nie panikowałbym jakoś tam mega mocno z tym cukrem, znaczy no, z innego właśnie, jak to jest z powodu stresu, ale mamy takie czasy, że ludzie, a ile powinien wynosić cukier 2 godziny po posiłku z węglowodanami, nie? No to jest tak głupie, kurwa, pytanie, nie? Generalnie mamy jakieś normy dla cukrzyków, wiesz, dla normalnych ludzi, nie? No i generalnie my nadal jesteśmy normalnymi ludźmi, tyle że jemy trochę więcej. Mamy ten, ale zbiera się jakaś obsesja na punkcie tego cukru. Są ludzie, którzy priwy piszą do każdego, kurwa, czy wiesz, i panikują z tym cukrem. No nie jest możliwe mieć insulinooporność, jeżeli jesteś aktywny fizycznie, nie masz wysokiego poziomu tłuszczu. Znaczy jest możliwe, jeżeli ktoś, nie wiem, nadużywa hormonu wzrostu i tak dalej, nie? Ale to nie jest, że ktoś tam bije 3 jednostki albo 5, jest aktywny fizycznie, kręci kardio, je czysto i on będzie miał, kurwa, jakąś insulinooporność, nie? No to jest, kurwa, taka głupota, że wiesz, że tu głowa boli po prostu, nie? Teraz wiesz, no, kiedy na przykład, nie wiem, dajesz berberynę, kiedy faktycznie masz tych węgli sporo i kiedy ten cukier jest podwyższony, ale to też się często bierze, ten cukier podwyższony właśnie, nie wiem, stosujemy właśnie hormon wzrostu, jakieś wiesz, kiedy się daje berberynę? Kiedy cukier rozpisze w dzienniku? No to tak wygląda. Są ludzie, tak to sam wygląda, no. Wiesz co, jeszcze kiedyś, to ja bym w stanie zrozumieć, bo też się robiło takie błędy, nie? Słyszałeś, że wiesz, berberyna poprawia wrażliwość insulinową, to się, kurwa, jebało do każdego posiłku, nie? Nieważne, czy wiesz, masa, redukcja, nie? To się dawało. Ale to wiesz, potem człowiek poczytał tak naprawdę, co to jest, jak to działa, zaczął kminić tak na zdrowy rozsądek, no i myśli, no kurwa, jeżeli nie masz problemu z jakimś za wysokim cukrem, jeśli faktycznie nie masz jakichś objawów insulinooporności, nie? No jeżeli ktoś ma cały dzień cukier podbity, to na ogół jest spuchnięty, jest taka retencja wody, że wiadomo, że powodów retencji może być wiele, ale jeżeli ktoś ma cukier podniesiony, no to kurwa, to jest jak z cukrzykami, jak wygląda stopa cukrzykowa, jest cała spuchnięta, nie? No bo u cukrzyka ten cukier no, na ogół no, nie jest, nawet jak wiesz, rozpisuję, ja pamiętam moją babcię, nie? Ona miała cukier 120 z rana, no to kurwa zajebisty cukier, nie? No bo ja miała słaby cukier, to było 200, nie? No i wiesz, nie? No i ona miała takie obrzęki, nie? To się też robi od wywalonego cukru między innymi, nie? Warto też na przykład sprawdzić rano, z rana insulinę, nie? Bo dużo ludzi na przykład, wiesz, patrzy na ten cukier, a nie, jak idzie na badania, nie bada insuliny, nie? No jeżeli insulina jest rana podwyższona, no to też świadczy o tym, że organizm cały czas próbuje ten cukier, wiesz, obniżać, nie? Z rana, kiedy przez całą noc nie jedliśmy, kiedy w nocy, wiesz, tak naprawdę, no była jakaś tam przerwa, jeszcze ktoś jakieś, nie wiem, białkowo-tłuszczowe śniadanie, to też, wiesz, tych węgli jakoś tam na noc nie dostarczył, co nie znaczy, że wiesz, że nie wiem, zalecamy niejedzenie węgli na noc, nie ma tam, wiesz, generalnie znaczenia, w sensie, jeśli chodzi o ten poranny cukier, znaczy chyba, że ktoś się nażar, kurwa, tam mega, no to jest innego, nie, ale wiesz, węgle na noc mogą być jak najbardziej, ale często jest tak, że ludzie jedzą białkowo-tłuszczowe kolacje, no i z rana badają cukier, ale wiesz, jeżeli insulina jest podniesiona, to znaczy, że organizm, wiesz, cały czas próbuje jakoś obniżać ten cukier, nie? Gdzie generalnie no, nie powinien, nie? Z rana to powinno być w normach, więc też bym badał poziom insuliny z rana, tylko to trzeba już iść do labu, nie? To już się tam glukometrem nie sprawdzi. Ale generalnie chodzi mi o to, że wiesz, ludzie rozkminiają właśnie poziom cukru i teraz jak on ma, wiesz,
już ma, nie wiem, rano 95, a nie 80, no to już coś jest nie halo, nie? Nieważne, że on nie ma żadnej retencji, że nie ma żadnych objawów tego, że jest, wiesz, jakaś insulinooporność i tak dalej, nie? Zresztą to bardzo normalnie zobaczyć, ile jest ludzi, takich, wiesz, już są jakieś właśnie minikaty albo wycinki robić, gdzie tak naprawdę zobacz, nie wiem, na sportowców, zobacz na piłkarzy. Większość piłkarzy, no dobra, w tych takich lepszych klubach już tam mają dietetyka i tak dalej, nie? Ale za czasów jeszcze, jak ja grałem w piłkę, to już trochę lat temu było, czy mój brat grał w piłkę, no to wiesz, kurwa, piłkarze to tam żadnej diety nie mieli, nie? Mój brat był czerwoną Coca-Colę, kurwa, wpierdalał właśnie lejsy, nie? No wiesz, gruby nie był, ani tłusty, no bo, no wiesz, wysiłku fizycznego było i tak tyle, że ten przepał był straszny, nie? No ale oni nie robili żadnej redukcji, wiesz, tam to taka redukcja, to tak z przypadku, wiesz, parę dni zjadł mniej, wysiłku było dużo, no to mu też trochę schudło, potem, wiesz, trochę więcej zjadł. Nie było jakichś takich okresów typowo redukcyjnych. No i ci ludzie, wiesz, żyją całymi, kurwa, latami, no i nie mają cukrzycy, nie mają jakiejś insulinooporności, wiesz, ja tu nie mówię o jakichś takich przypadkach, gdzie jest jakiś faktycznie ktoś otyły i opycha się śmieciami i się nie rusza. No mówimy o ludziach takich aktywnych fizycznie, nie? No i teraz, wiesz, jeżeli, nie wiem, piłkarz nie robił żadnej redukcji, po prostu ma ten wysiłek fizyczny, ma jakiś tam przyzwoity poziom tłuszczu, mimo tego, że nie patrzy na to, co je, no nie doradzi, wiesz, nie bierze żadnej berberyny, metforminy, niczego takiego, no i jakoś nie mają insulinooporności, mimo że, wiesz, redukcji żadnej nie robią, nie? A kulturyści, którzy jedzą czysto, znaczy kulturyści, młode chłopaki aspirujące do bycia kulturystą, zwał jak zwał, wiesz, no są już 8 tygodni na masie i już, kurwa, analizują, że mają cukier jakiś 92 na czczo, a mieli wcześniej 82. No wiesz, chuj, że te 92 to jest jeszcze cały czas w normie. Nie wzięli pod uwagę, że na przykład, wiesz, kaloryczność ich diety też wzrosła przez te 8 tygodni. No ale wiesz, już kminią ciężko, że pewnie insulinooporność, że wrażliwość im padła i że to nie będzie już szło, nie? No wiesz. Wiesz, mnie to zastanawia, że szczególnie często to są młodzi ludzie i wiesz, myślę, że czerpią po prostu inspirację z tego, co widzą, wiesz, widzą modne minikat, że to brzmi ciekawie, brzmi interesująco, więc trzeba po prostu to pociągnąć. Jeszcze co do berberyny i tak dalej, często są ludzie, którzy tak, idą sobie na pizzę, czy tam na jakiegoś grubego cheat meala, często to się zdarza notorycznie i tutaj też jest, wiesz, nie widzą tego, że ciągle jest mieszanie tych, wiesz, tłuszczy najgorszy, że tak to nazwę, z węglami, do tego białka w pizzy jest mało, nie myślcie, że w serku jest dużo białka i... Że piórko. Nawet jakby to było, wiesz, nawet jakby to białko było, to czy tak, czy siak, to jest bomba i potem tego nie widzą, próbują to zatuszować albo berberyną, albo dodatkową ilością kardio, dużą ilością kardio, albo metforminą i jest takie zdziwienie. Na wszystko oczywiście, na wszystko jest miejsce, szczególnie w off-seasonie, no... Jest miejsce, chcecie wyjść, idźcie, jedźcie, tak? Tylko bądźcie świadomi tego, że są takie rzeczy, które tak naprawdę nie naprawią wam zniszczonych błędów. I tak jak Adam zawsze tłumaczył na początku, mamy sobie kubeczek, tak? Kubeczek, który jest dotąd. To jest nasza masa. Jesteśmy teraz tutaj. I teraz wlewamy jeszcze do tego kubeczka, macie rozpisane od trenera i wlewacie jeszcze do tego kubeczka. No to jedyne, co się dzieje, to się wyleje. I to się nie tylko wyleje sadło, ale też wyleje się cukier w górę. To jest bardzo proste. No dokładnie, nie? I teraz wiesz, są, wiadomo, genetycy, którzy sobie mogą pozwolić, ale o tych genetyków jest tak naprawdę niewiele, szczególnie w obecnych czasach. Wiesz, tak jak mówisz, no wszystko jest dla ludzi, tylko to jest właśnie to, nie? Zauważ, że jest, to jest jak z takimi, wiesz, deloadami u Kowalskich. Oni muszą mieć deloady, gdzie tak naprawdę trenujący Kowalski to deloady sobie robią sami, bo zobacz, nie? Są ferie, potem są tam jakieś, kurwa, święta wielkanocne, potem majówka, potem wakacje, potem wrzesień, dzieci do szkoły, potem, nie wiem, jest wszystkich świętych, wyjazd na groby, potem jest, wiesz, grudzień, przed świętami i tak dalej, Sylwester, Nowy Rok. I tak naprawdę co miesiąc, co półtorej jest jakaś okazja, że oni parę dni nie trenują. No więc wiesz, siłą rzeczy, czy wiesz, u takich Kowalskich, którzy wiesz, żyją na zasadzie typowo jak właśnie Kowalscy, że tam jakoś se trenują, ale wszystkie takie, nazwijmy to, popularne, powszechne święta czy wyjazdy świętują, nie? No może w tych obecnych czasach jest z tym trochę problem, ale no cofnijmy się tak jeszcze, wiesz, rok, dwa do tyłu i
i było to inaczej, nie? No i tacy ludzie tak naprawdę te deloady sobie robią sami, nie? I tak samo jest z tymi cheat mealami czy innymi takimi rzeczami. No jasne, są urodziny, za chwilę są święta, potem jest coś tam, potem jakiś wyjazd na wakacje, potem coś. I tak naprawdę jak zliczysz, to praktycznie każdego miesiąca masz przynajmniej jedną okazję, żeby no, zjeść coś bardziej rekreacyjnego, nie? Tu jakieś wesele, ktoś ma, tu coś, ktoś ten, nie? No i teraz, wiesz, dokładanie jeszcze kolejnych takich jakichś dziwnych produktów do diety, no sprawia, że ta dieta to jest taki jeden wielki cheat meal, nie? No ale też rozwijmy słowo okazja, bo jest inaczej, jak idziesz z kobietą i idziesz na przykład do restauracji czy coś i zjesz kawałek ciasta, a jest inaczej, jak opierdzielisz całego torta. Ale wiesz co, to też się dzieje bardzo często z jakichś takich, nie wiem w sumie, wiesz co, tak, ja jeszcze rozumiem takie osoby, które wiesz, gdzieś trafiły do jakiegoś trenera, takie dziewczyny rozumiem na przykład, które wiesz, trafiły do trenera, trener ich wpieprzył na 1000 kalorii, kazał jeszcze tylko kurczaka, nawet warzywa wiesz, wydzielone i one na takim, wiesz, na 1000 kalorii i 2 godzinach kardio były przez kilka miesięcy. Potem są po prostu tak zagłodzone i wygłodzone i wiesz, jeszcze wiesz, tak długo nie jadły nic dobrego, że jak puszczą się, no to już lecą, nie? Powiedzmy, że jeszcze to będzie cytat, to będzie cytat. Tak, albo wiesz, jeszcze takie osoby, które gdzieś tam właśnie pierwszy start właśnie tak właśnie w ten sposób postąpili, nie? Ale jest dużo takich osób, które wiesz, tak naprawdę na co dzień te produkty mają już takie, wiesz, no w tych czasach są bardzo zróżnicowane, bo nie wiem, jak ja zaczynałem, to pewnie też, to się jadł ryż brązowy. Pamiętam, że twój pierwszy trener też ci chyba kazał, kurwa, brązowy, jeść i chuj, koniec, nie? No i tak to było. Ryż brązowy, biały to po treningu, jeszcze jak rozgotowałeś go za mocno, to już do wyjebania było, trzeba było nowy ugotować. Rozgotowany to, wiesz, wysoki indeks glikemiczny, nie? No i teraz, wiesz, przełóż to na obecne czasy i tak naprawdę ludzie mogą sobie ułożyć tak dietę, że właściwie nie muszą z niczego tak do końca rezygnować, nie? No i tak są takie przypadki, że ktoś idzie zjeść i ja rozumiem, że idzie zjeść, jest okazja, nie wiem, wyszedł z kobietą, ma urodziny, jest gdzieś tam i nie chciał robić przypału, zwał jak zwał. No ale wiesz, to jest tak słynne gałki lodu, zamiast jeść jedną, dwóch, to ktoś je pięć, nie? No i tak samo, że ludzie po prostu nie mają hamulców, nie? No i to jest też ten problem. No i wiesz, ale nawet jeśli, czy od tego się robi jakaś tam insulinooporność, to wiesz, jak ktoś naprawdę regularnie, albo o inaczej, jak ktoś, wiesz, już ma duży body fat, a jest takim typem wiecznej masy, do tego co chwila mu wpada jakiś cheat meal albo jakiś tam inny syf, no to wtedy może faktycznie być jakiś taki tego typu problem, że wiesz, ktoś już tam się, wiesz, jest podlany i ma już tam jakąś insulinooporność, no to wiesz, wtedy faktycznie może warto zejść na jakiś czas na deficyt, nie? Zrobić więcej kardio, dodać tą berberynę wtedy i tak dalej, nie? Ale tak jak mówimy, często są chłopaki, które mają przyzwoity body fat, masują krótko i oni już muszą insulinooporności, nie? Ja nawet mam jednego takiego chłopaka, który po prostu no jest typowym sucharem, nie? Typowym sucharem, pod 1000 węgli na masie, i waga, on potrafi, wiesz, na 1000 węgli w ciągu kilku tygodni nabrać 2 kilo. Nie? Ale czyli to jest 1000 węgli, wiesz, bo jest 1000 węgli i jest 1000 węgli, wiesz o co chodzi. Jest 1000 węgli jednego dnia na 7 dni, ale to jest 1000 węgli, 1000 węgli. Tak, to jest 1000 węgli w dni treningowe, nie? Wpierdziela, no, w opór, nie? No i on tę krew da na krew. Ta waga mu idzie jak krew z nosa, nie? Typowy suchar, nie? Typowy taki ektomorf i tak dalej, nie? No i też, nie? Naczyta się, naczyta, robi 8 tygodni masy, albo nie wiem, brał insulinę, nie wiem, w ogóle brał tylko krótką insulinę okołotreningową. I wiesz, już, on już by tą insulinę odstawił, bo wrażliwość mu padnie. I wiesz, i myślisz sobie, patrzysz na gościa, gość, kurwa, body fat, wiesz, niski, typowy suchar, wiesz, typowy ektomorf, ale on już ma w bani, że o kurwa, on już tyle czasu je, wiesz, tyle węgli i jeszcze insulinę brał okołotreningowo i pewnie już mu wrażliwość pada, nie? Adam, poruszmy od razu, jak jesteśmy za chwilkę, bo nie chcę, żeby mi wypadł, a mam jeszcze jeden bardzo ważny. Adam, już jest. Tak, tak, już jesteś. Mówię, że za chwilkę, jak skończysz, poruszmy, nie chcę, mi wypadło, a mam bardzo ważny temat w głowie, a nie mam gdzie coś zapisać. Jak skończysz ten temat o tym sucharze, poruszmy od razu kwestię insuliny co do używania jej na oko, bo coraz częściej widzę hipkę, stosowanie tej insy, nawet jak jej nie potrzebujesz, od razu po redukcji, od razu mówię, nie potrzebujecie insuliny. To jest od razu. Chyba że chcecie naprawdę,
pomylić sobie, zrobić szybkie odbicie, no to to jest, ale to już jest co innego. Chodzi mi o dobieranie insuliny na oko, bez żadnego, to za chwilę sobie, już nieraz to poruszaliśmy, ale trzeba to powtórzyć. No, a jeszcze to sobie zapamiętam. Dobra, to na razie ten z sucharem. I wiesz, no i jeśli chodzi o tego chłopa, nie? I wiesz, to jest gość, który po prostu od nadmiaru informacji albo od tego całego boom na ten cukier, sprawdzanie cukru, na tą insulinooporność i tak dalej, wiesz, wkręcił sobie jakąś banię, że on już musi przestać, bo jest odporny na insulinę, nie? No i wiesz, i to potem tak wygląda, że chłop robi masę, nabrał 2-3 kilo, no już robi redukcję, no bo będzie miał insulinooporność i nie będzie szło, nie? No i na tej redukcji traci albo tyle, co zbudował na masie, albo nawet jeszcze więcej, nie? No i finał jest taki, że po pół roku gość właściwie, wiesz, wygląda dobrze, ale wygląda jak wyglądał. No i jakieś dziwne zasady odgórnie przyjęte w internecie tak naprawdę sprawiły, że gość po prostu, wiesz, nie? Nie robi postępu. Też musimy powiedzieć, że to są troszkę nasze błędy, które my też popełniliśmy, bo czasami mieliśmy to, tak. Że wiesz, że czasami troszkę za krótko tą masę, już minikat i tak dalej. Teraz też odszedłeś od tego, teraz już nie robisz tak często minikatów sam. Wiesz co, tak, odszedłem od tego, no ale to też właśnie z tego względu, że no wiesz, ja bym czuł potrzebę, wiesz, ja widzę, o, minikat, jak ktoś jest przejedzony i już naprawdę, wiesz, uczął żarcia na jakiś czas, wraca do tego żarcia i po 2-3 tygodniach znowu jest przejedzony i nie jest nawet w stanie jeść, wtedy ten minikat ma sens, ale wiesz, głównym celem nie jest tam spalenie tłuszczu, a właśnie poprawa apetytu, żeby móc masować dalej, nie? Tak samo, wiesz, u niektórych osób, ale to głównie gdzieś tam na hormonie i tak dalej, wiesz, na jakichś takich środkach, nie wiem, są jakieś właśnie podwyższony cukier i tak dalej, jasne, wtedy schodzimy niżej, regulujemy, to wszystko jest okej, okay, nie? No ale wiesz, u takich osób, które gdzieś tam body fat trzymają nisko, stosują środki dopingujące, nie? Czyli wiesz, no masz tego, ten testosteron ponad normę, nie? Więc wiesz, z punktu widzenia natury, nie wiem, genetycy tacy, wiesz, typowi, powiedzmy, nie wiem, masz chłopaków w szkole i jest po prostu jeden bardziej rozwinięty od drugiego tak mięśniowo, wiesz, ma taką posturę bardziej wysportowaną. No to na ogół to są właśnie ci predysponowani chłopacy, którzy no tego teścia mają trochę wyżej, nie? No i zobacz, już w naturze, na takich naturalnych poziomach widać, który chłopak jest bardziej umięśniony. No pomijam aktywność fizyczną, ale załóżmy, że są podobnie aktywni. Są chłopaki, które mają predyspozycję bardziej tak fizycznie, nie? Że są po prostu bardziej tacy już męscy, rozwinięci, większą tą muskulaturę, bardziej, wiesz, sportowo uzdolnieni. No i to często są właśnie osoby, które są już hormonalnie gdzieś tam też mają po prostu wyższy testosteron czy coś, nie? No i teraz wiesz, my tutaj ingerując w układ hormonalny, tego teścia mamy wywalonego, czyli generalnie no, ze zwykłych ludzi robimy się w tych genetyków, podając hormony, tak? I teraz ktoś, kto jest, wiesz, ma w sobie wysoki poziom hormonów, wiesz, jest kurwa bardzo anaboliczny, ma nasiloną syntezę białek, jest jakiś taki, wiesz, bardziej anaboliczny, nazwijmy to. Nie wiesz, ktoś taki boi się masować, bo nie wiem, bo zaraz mi insulinooporność się zrobi i tak dalej, wiesz. Tak zobacz nawet dla ludzi chorych, kto tak, wiesz, kiedy ta insulinooporność się pojawia, kiedy są problemy z cukrem. Na ogół, jak już, nie wiem, facet robi się stary, spada mu teść i zaczynają się problemy, wtedy też zaczynają się problemy z cukrem, zaczynają łapać tkankę tłuszczową i tak dalej, i tak dalej. No to takie faceci po 50 już coraz bardziej obrastają tłuszczem, właśnie zaczynają się jakieś problemy właśnie z glikemią i tak dalej, nie? No ale czy cofniesz tak do czasów naszych rodziców, takich, wiesz, młodości, znaczy ich młodości, powiedzmy, jak tam mieli te, nie wiem, 30 lat, no to większość naszych rodziców, no raczej nie była aktywna fizycznie, po prostu, nie wiem, pracowali, chyba, że ktoś miał pracę fizyczną, nie? No i wiesz, nie patrzyli, co się jadło. Jadło się po prostu takie swojskie rzeczy, nazwijmy to. I nikt wtedy nie miał insulinooporności, nie? No cukrzycę ktoś tam miał, ale to też z reguły osoby starsze, nie? I tak naprawdę czemu oni się wtedy różnili od tego, co się dzieje teraz? Trochę więcej dupy ruszali, no bo trzeba było iść więcej z buta. Nie podjeżdżało się samochodem pod sam sklep, albo nie było tylu sklepów i no trzeba było kawałek się do niego przejść. No wiesz, większa aktywność fizyczna. Jedzenie też, wiesz, no było, nie patrzyło się, co je, niektórzy, wiesz, tutaj u mnie na Śląsku się jadło tłusto i tak dalej, natomiast no nie było tyle słodyczy kiedyś, nie było tyle fast foodów na każdym kroku, nie było tyle, wiesz, przetworzonego żarcia, ale wiesz, nikt wtedy nie patrzył, czy on jest, kurwa, na dodatnim bilansie już 8-10 tygodni, czy coś takiego. I ludzie jakoś, nie wiem, nie mieli insulinooporności, nie? A tu teraz chłopak na hormonach, aktywny fizycznie, ciężko trenujący, jedzący dosyć czysto, się martwi, że mu po 8 albo 10 tygodniach, nie wiem, insulinooporność się zrobi, nie? To wiesz, jeszcze jak ktoś wali tam 15 jednostek hormonu, albo wiesz, no nie wiem, powyżej 10,
No to jeszcze, wiesz, to jest akurat, Ale może ile się... osób stać na wiesz, na 15 czy powyżej 10, to też weźmy pod uwagę, że hormon to nie jest tania rzecz. I tak jak jeszcze wspomniałeś, co do tych, myślę, że właśnie ruch. Temu też zauważyłem, że coraz więcej osób jest właśnie zwolennikami większej ilości ruchu na masie, bo na redukcji, no to wiesz, zetniesz te kalorie no i tak będzie szło. A na tej masie, nawet jeżeli masz te przykładowe 25 minut z szybkiego spaceru rano, czy tam jakieś formy cardio, tak, rowerka, schodów, czegokolwiek, to zauważyłem, że to jednak lepiej troszeczkę, bo większość z nas nie jest predysponowana do tego sportu. Ja zawsze to będę powtarzał. Jeżeli chcemy coś zrobić, no to musimy patrzeć raczej na takie osoby, które z niczego zbudowały coś, tak, które myślą nad tym, chociaż wiecie, no z niczego zbudowały coś, no osiągnęły jakąś sylwetkę, która nigdy nie była dla nich tak naprawdę przepowiadana. Bo popatrzycie na Phila Heata, który wstawił przemianę, tak, tą z, jak gra w koszykówkę i jak stoi obok. No. To jest nieporównywalne, wiesz, w sensie to od razu widzisz, że on ma i łapę i tak dalej, czy on coś brał wtedy, no, nawet tak. Jeżeli wiesz, nawet jeżeli brał, no to czy tak, czy siak, on wyglądał fenomenalnie, on widać od razu było te brzuśce i tak dalej, że on się do tego nadaje, a my jednak musimy myśleć. W koszykówce, jeżeli coś brał, to na pewno nie takie środki, które gdzieś tam mocno wpływały na przyrost masy mięśniowej, bo przeszkadzałoby mu to, wiesz, w skakaniu, w bieganiu i wiesz, jakieś takie w kondycyjnych rzeczach wydolnościowych, a już wie, że nie, on tam chyba, wiesz, z tym wzrostem, to przypuszczam, nie grał na jakimś tam specjalnie wysokim poziomie, chociaż nie wiem, ale no, w NBA na pewno nie grał, nie? Więc to pewnie gdzieś tam lokalnie. Natomiast tam już widać, że kształty tych mięśni. To też fajnie widać, jest taki filmik chyba 2006, czy coś takiego, jak on ma chyba pierwszy start w pro swój, jeszcze jest taki mały, no wiesz, mniejszy, ale już widać te kształty, że to już jest to, co będzie za kilka lat, wiesz, tylko po prostu w mniejszym wydaniu, nie? I to, jak wiesz, on zrobił przeskok w wieku, nie wiem, tam 2006 chyba był taki filmik, latał, nie chcę tu 5 albo 6, nie? Tam jakiś debiut pro, czy pierwszy start w pro, nie wiem, znaczy no debiut pro, pierwszy start w pro, to samo. Natomiast wiesz, 2010 to on już był drugi za Filem Heatem, a 2011 wygrał, prawda? Za Cutlerem. No, za Cutlerem. I wiesz, no i tam, gdzie był za Cutlerem, to wystarczy sobie włączyć 2010 Arnold Classic, filmiki takie. No to tam są takie, wiesz, układy dowolne ich. No to jak on już tam wygląda, no to też wiesz, nie do opisania, nie? Dlatego ja też się śmieję teraz, jak ci ludzie go hejtują za ten brzuch i tak dalej. Mówię, Boże, kurwa, Januszki, wyście 2 lata chyba zaczęli się interesować, wiesz. To jest tak samo, jakby wiesz, nie wiem, Cristiano Ronaldo przez tyle lat był, wiesz, razem z Messi, najlepszymi piłkarzami na świecie, a ktoś teraz włącza telewizor, wiesz, jak on już jest na końcu kariery tak naprawdę i wiesz, i już, nie wiem, gra trochę słabsze mecze i mówi, a ten to jest, kurwa, cienki bolek, co on tam, kurwa, robi, nie? No i to jest tak samo z Filem Heatem, przez lata był po prostu, kurwa, poza zasięgiem, gość był tak napierdolony, jedynie Kai mu tam jakoś zagrażał i miał ładną tą sylwetkę przez długi czas. I dopiero gdzieś tam 2017-18 mu się tam zaczął problemy z tym brzuchem i zaczęło się rozchodzić, nie? I jak przegrał z Rodenem, no to był taki, wiadomo, przełomowy moment, nie? No ale gość wcześniej ile? 7 razy wygrał? 7 razy wygrał Olimpię, nie? No to kurwa. No dokładnie, gość 7 razy z rzędu wygrywa Olimpię, a wchodzą jakieś, wiesz, gimbusy do neta i go tam, kurwa, od Bebzonów wyzywają. I mówię, Boże, no to obejście sobie, jak on wyglądał, wiesz, w 2010, gdzie ale tam... teraz podam ci ciekawostkę, bo Phil Heath to też kutas, wprost mówiąc. Oglądałem dzisiaj wywiad z tym trenerem, aż muszę, nie chcę powiedzieć głupoty, więc sprawdzę. To jest trener zawodników MMA. Fildaru? Słucham? Fildaru? Teraz ja sam na niego ćwiczy. Coś tam wrzucał, jakieś posty. Chwileczkę, to z Leo and Longevity, kurczę, on trenował na przykład Ronda Rousey i tak dalej i właśnie, o Jezus, nie chcę walnąć głupoty, dobra, będę przeglądał i będę mówił Mike Dolls, Mike Dolls, Dolce chyba się mówi. Jakby ktoś chciał zobaczyć, Mike Dolls od Greg Duchette i tak dalej, tam jest napisane. Phil Heath, po tym jak Ronda Rousey właśnie przegrała swój tytuł, tam weszli właśnie na, wiesz, z jego tą żonką, tą Shelby, czy tam jak to, ona też straszne gówno burzę kręciła.
I tam zaczęli wyśmiewać, że jak to ona mogła przegrać, wiesz, że kurwa, jak tam mistrzyni, jak tam tego. I wiesz, i komentowali mistrzynie i za chwilę co się stało? Phil też przegrał, wiesz, i to naprawdę. Także to tak, taka ciekawostka dla osób. Wiesz, Phil zawsze był taki troszeczkę, wiesz, pewny siebie, arogancki. Fakt, że umiał się zaprezentować, jak był gdzieś tam w jakiejś telewizji albo gdzieś, to umiał, wiesz, się wygadać, kurwa, zawsze tam ładnie przyszedł w koszuli i tak dalej, bo tam parę jakichś programów nie oglądałem, więc wiesz, jako taką prezencję to miał. No ale był taki cwaniaczek trochę zawsze, nie? No, ale wiesz, po co mistrz jednej dyscypliny wchodzi na mistrza drugiej dyscypliny i mówi tam, wiesz, że jakim to ty jesteś mistrzem, że powinnaś odejść z honorem i potem... No także czasami trzeba się wstrzymać. No ale wracając. Dawkowanie insuliny, w sensie nie będziemy tutaj wymieniać dawkowania, ale poruszmy sobie te błędy w stylu, ja często widzę to, że było 100 gramów węgli, więc dałem 10 jednostek insy. Jednostka na 10 jednostek węgli. Tak. To wiesz, to się utarło kiedyś, jak się siedziało jeszcze na animalu, to były dawne czasy. Wiesz, wtedy nie było takiego dostępu do badań, nie było, kurwa, Instagrama, gdzieś tam Facebook raczkował, nie? Co najwyżej się miał jakąś naszą klasę jeszcze wtedy, nie? Był taki portal, żeby odnaleźć tam, wiesz, ludzi ze swojej klasy, ze szkoły, jak się chodziło za dzieciaka. No i wiesz, ta wiedza była troszeczkę inna, no tak mówię, nie? Myśmy jedli brązowy ryż, no bo biały to był zły, nie? Więc to też troszeczkę inaczej wyglądało, no i gdzieś tam pojawił się jakiś artykuł. Nie chcę mówić, że to od Charlesa Glassa, czy od jakiegoś innego, ale od jakiegoś topowego trenera. I on tam dał, kurwa, przykładową rozpiskę. I on tak, wiesz, zaznaczył tam, że no niby daje jedną jednostkę na każde, wiesz, 10 gram węglowodanów, nie? Natomiast to było takie mocno przykładowe, nie? No jeżeli piszesz artykuł, no to no, nie piszesz ogólnikowo, nie? Wiesz, ja sam znam osoby, które na przykład do 100 węgli, do 100 gram węglowodanów, nie produktu, do 100 gram węglowodanów, dają 15 jednostek insuliny i nie ma żadnych problemów z hipoglikemią, nie? A znasz osoby, które dadzą, nie wiem, 7-8 jednostek do tych 100 i mają hipo po 2 godzinach, nie? No wiesz, kwestia też indywidualna, jak to wygląda, kwestia wrażliwości insulinowej i tak dalej, nie? I takie, wiesz, sugerowanie się, wiesz, dobieranie dawek pod wiesz, ilość typowo jedzenia, to też nie do końca, nie? Bardziej bym to po prostu, no wiesz, zaczynamy od jakiejś dawki, najlepiej za małej. Nie wiem, masz po treningu, dajesz, nie wiem, 5 jednostek insuliny po treningu. Tutaj osobna kwestia, jeżeli chcemy wydobyć jakiś tam totalnie, wiesz, skrajny efekt anaboliczny z insuliny, wtedy te dawki, no są, wiesz, naprawdę mogą być spore, ale to wtedy, wiesz, już jest takie budowanie potwora, jak ktoś chce naprawdę dopierdolić, to tam też, wiesz, z tym jedzeniem się nie cacka, tylko właśnie ktoś ma 1000 węgli i więcej i potrafi tej insy sporo używać. No są, a wiesz, szczególnie około treningowo, nie? No ale to już mówimy o jakimś takim poziomie niemal pro, co też nawet na poziomie pro nie każdy jest fanem wielkim insuliny, nie? Każdy gdzieś tam miał okres jakiś, co używał, jedni używają jej bardzo dużo, inni mniej używają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no powiedzmy, zaczynamy, wiesz, ile jej dawać? No zaczynamy od jakiejś minimalnej dawki, dajemy 5 jednostek potreningowo. No i co? No i sprawdzamy sobie cukier. Godzinę, 2 godziny po posiłku i wiesz, 3 godziny po posiłku, jeżeli po 3 godzinach wypada nam kolejny posiłek, nie? No i na tej zasadzie dobieramy, żeby, wiesz, zeszło już to do takich wartości normalnych, czyli na pewno po tych 2,5-3 godzinach powinno, wiesz, wrócić do takich wartości wyjściowych, czyli powiedzmy, nie wiem, poniżej 100 na pewno, nie? Może być to 70. Pod uwagę, że tutaj mówimy o cukrze potreningowym, nie nadczo. Tak, bo potreningowym. Takim, wiesz, między posiłkami, nie? Powinno na pewno zejść poniżej 100. Czy to będzie 70, czy 85? Nie celowałbym jakoś konkretny, po prostu, wiesz, obserwował siebie, jaki mam cukier. I w miarę, wiesz, jak to się zmienia w perspektywie czasu. Natomiast, wiesz, jeżeli ten cukier jest wyższy, nie wiem, po 2,5 godzinach jest dalej tam, nie wiem, 120, no to znaczy, że tej insuliny daliśmy za mało. Trzeba też pamiętać, że jeżeli dajemy krótką insulinę, to nie działa na zasadzie jak z testosteronem, że, wiesz, podajesz testosteron, już swojego nie produkujesz, tylko, wiesz, twoja trzustka nadal pracuje i nadal też produkuje insulinę. Tak jest. I to, co dodajemy, to dodajemy jak gdyby ekstra, nie? Więc to też trzeba mieć na uwadze. Kolejnej rzeczy, której ludzie nie mają na uwadze, jest to, że może być zupełnie inna reakcja, jeżeli ktoś jest po treningu, podał daną ilość insuliny do danej ilości węglowodanów,
Jeszcze trzeba też zwrócić uwagę, co to za węglowodany, bo jeżeli ktoś podał, nie wiem, 150 samych prostych cukrów, to też wiesz, tej endogennej naszej tej insuliny też się wyrzuci więcej, będzie szybszy ten skok i tak dalej, nie? Więc też trzeba popatrzeć na ten rodzaj węglowodanów, jaki daliśmy. Najlepiej po prostu miks, żeby były złożone i proste, ale no nie chcę tu dawać jakiejś receptury, że musi być tyle prostych, tyle złożonych, bo też tak nie ma, też kwestia właśnie osoby i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi, wiesz, o na co uwagę ludzie nie zwracają, na aktywność fizyczną, nie? No bo są osoby, które na przykład jedzą potreningowo i jadą do roboty, nie? No i w tej robocie na przykład przyszło zapierdalać z jakimiś tam kurwa skrzynkami albo nie wiem, na magazynie jakimś coś przerzucać, no to wysiłek fizyczny z automatu też spala nam energię i ten cukier będzie niższy, nie? A jeżeli ktoś, nie wiem, po treningu, nie wiem, leży sobie na kanapie i ogląda, nie wiem, serial, no to ten cukier mu tak szybko nie spadnie, więc też trzeba brać pod uwagę to, co robimy po podaniu insuliny, nie? Na ogół to jest kwestia zakupu glukometru, nie kupować też takich całkiem najtańszych. Nie trzeba. A mógłbyś załatwić glukometr? No był jeden taki, co chciał, żebym mu ogarnąć glukometr. No ale wiesz, to był gość, który po latach stosowania koksu się pytał, czy HCG można podawać podskórnie, czy trzeba domięśniowo. Czyli to świadczy o tym, że nawet nie raczył przeczytać ulotki. Nie? Też jeszcze co do dobierania insuliny, to na oko. Często to jest takie na oko. Zwiększanie, że jeżeli już ustali dawkę, to nagle on czuje, że ten cukier nie spada, tak? Więc dowali nie dwie jednostki, tylko pięć od razu. Nie, to za duży przeskok. No właśnie, także tutaj też trzeba zdefiniować, że te przeskoki powinny być zawsze w miarę stabilne i minimalne. To tak jak, wiecie, tak jak z dodawaniem teścia. Nikt nie powiedział, żeby mnożyć razy 3, tylko dodać na przykład z 250 i macie 350. Wiesz, tu jest największy problem taki, że też nieraz widziałem rozpiski takie, że ktoś liniowo z tygodnia na tydzień planował zwiększanie dawki insuliny, nie? I wiesz, nie było przy tym w ogóle słowa o diecie jakiejś, nie? Że wiesz, no kurwa, wiesz, jeden nawet taki trener kiedyś rozpisywał coś takiego, że kazał też, wiesz, schodki jakieś robić z insuliny, dieta zostawała taka sama, tyle że dawał co godzinę owoc. No i wiesz, w jakimś stopniu to faktycznie, wiesz, zapobiegało temu hipo, ten owoc co godzinę, nie? Pomiędzy posiłkami, no bo jednak owoce też cukry proste i tak dalej, natomiast no kurwa, wiesz, no jak można, no bo wiesz, takie dawanie insy na zasadzie, nie wiem, co tydzień ona rośnie, czy tam nawet w skali dni to było, co ileś tam dni dodajesz kolejne dwie jednostki albo kolejne cztery, robisz jakąś taką piramidkę, potem robisz chyba tydzień przerwy i piramidka jechała od nowa, nie? No to jest w ogóle, wiesz, głupotą. No i wiesz, tam nie było jakoś, wiesz, że dobierałaś, kurwa, no insulinę dobieramy do jedzenia. Wiadomo, że możemy, wiesz, chyba, że ktoś, tak jak mówiłeś, skrajnie tam chciał dowalić, no to wiesz, daje jakieś duże jednostki, duże dawki insuliny, ale wtedy też, wiesz, tego jedzenia. Wtedy musi też dać więcej jedzenia. Tak, nie? I liczy się z tym, że robi taką masę, no... Troszkę na prosiaczka i troszkę najwięcej. Tak, więcej no Milo Sarce coś takiego robi. On tam robi 2 treningi dziennie, duże dawki przed i po treningu i wiesz, łącznie tej insuliny tam wychodzi no, często nawet ze 100 jednostek dziennie. Fakt, ma to jakiś tam potencjał anaboliczny, no ale wiesz, wiąże się no, z ogromnymi ilościami węgli, nie? Tyle, że wiesz, sama insulina, co ci tak naprawdę da, jeżeli ty nie zapierdzielasz odpowiednio ciężko, nie? Bo zauważ, że u Milosa to są takie gigantserie, tam kurwa trening na łapy, no to w tych super seriach to czasami, wiesz, seria trwa po kilkanaście minut, nie? Może przesadzam kilkanaście minut, ale wiesz, tam jest taka gigantseria, że nie wiem, jest 5-7 ćwiczeń, jedno po drugim i wszystkie jest, wiesz, zrobione możliwie ciężko, nie? A teraz wiesz, no patrząc na to... Przepraszam, wtrącę ci. Ostatnio słyszałem, że Chad Nichols, im bliżej zawodów, tym woli, żeby ludzie robili 2 treningi dziennie, na przykład 3 dni po 2 treningi i do tego 2 dni po 1 trening i cardio. Czyli żeby tego cardio było, wiesz, jak najmniej. Mm-hmm. Żeby jednak palić kalorie za pomocą tak. Treningu. Znaczy wiesz co, kiedyś była taka, pisał Andrzej Maszewski, nie? Chciałbym z panem Andrzejem nagrać, jakby ktoś miał kontakt, nawiasem, to proszę zostawcie. On sam z Łodzi jest okolic, wiesz, no, nie wiem, że tam Mariusz albo ktoś ma kontakt, nie wiem, nie wiesz, ale... Generalnie Andrzej Maszewski kiedyś coś takiego opisywał, nawet nie wiem, czy na stronie Muscular Development, tam były takie różne filmiki, on robił coś takiego, że z rana, tylko nie wiem, czy to było na czczo, czy po śniadaniu, robił taki trening obiegowy. Tam było obciążenie rzędu, wiesz, 30% maksymalnego ciężaru, więc małe obciążenia.
No, zakresy takie po 12-15 powtórzeń. Nie były to jakieś serie do upadku, ale wiesz, były takie, nie wiem, kurwa, 7-8 ćwiczeń, może więcej, wiesz, taki full body, że on przechodził takie, wiesz, zrobił dwie albo trzy takie rundy, takiego full body workout, to też zajmowało tam z 20-30 minut. Fakt, nie dochodził do upadku mięśniowego, więc tych mięśni jakoś tam nie zajeżdżał, mały ciężar był, no ale faktycznie był taki wysiłek, wiesz, siłowy, praktycznie przerw tam nie było, tylko tyle, co wiesz, od maszyny do maszyny, czy od sztangi do sztangi przeszedł. No i wiadomo, po takim obwodzie robił jakąś tam przerwę, powiedzmy 3 minuty i rojechał kolejny obwód, nie? No i tak robił, nie wiem, 3 takie obwody i to robił, wiesz, jako taka forma cardio, nie? Kiedyś też popularne były takie, wiesz, kompleksy sztangowe, beer kompleks to się nazywało, że brałeś sztangę i robiłeś, wiesz, nie wiem, zarzut, wyciskanie nad głowę, przysiad przedni, przysiad tylni, wiesz, też z jakimś tam małym ciężarem brałeś sztangę, nie wiem, 40-60 kilo, zależy tam, wiesz, od możliwości danej osoby i też się jechało taki, choćby, wiesz, 6 ćwiczeń, powiedzmy, jedno po drugim, po jakąś tam ilość powtórzeń, wiesz, nie było to ciężkie, nie było to do upadku, no ale, wiesz, kondycyjnie samo z siebie robiło taką formę interwału, nie? Więc coś takiego, jak ty mówisz, to też gdzieś się tam działo i wiesz, też ludzie wtedy nie robili już cardio tyle, nie? Tak. Tylko stosowali coś takiego, nie? Co też nie jest głupią opcją, bo jednak, wiesz, ten wysiłek no, jest taki bardziej zbliżony do tego naszego wysiłku, żeby te mięśnie mieli taki trochę crossfit, tylko nie taki na czas, nie do zajechania, nie? Jeszcze co do dobierania na oko, już przechodząc do kolejnego tematu. Inhibitor aromatazy. Często słyszę, że dobrałem na oko, bo czułem. Co czułeś, panie magiku, nasz kochany? Coraz częściej to widzę. Zero badań i tak leci. Ostatnio słyszałem ciekawą rozpiskę. To było jedna tabletka Letro, jedna codziennie Symexu, druga Letro co 3 dni i codziennie 20 Nolwy. A w jakim to celu było? Tutaj pierwsze, co zauważyłem, no to tam sporo teścia szło u jakiegoś chłopaka. To nie prosi po pierwsze zmniejszyć tego teścia i dać coś innego. No a jeżeli aż tak masz problem z aromatyzacją, a druga rzecz, o kurwa, jak twoje lipidy muszą wyglądać. No dokładnie, nie? Cały rok, tak, cały rok. Tak. No dokładnie, lipidy. A druga sprawa jest taka, jeżeli ktoś mocno ma problemy z tą aromatyzacją po teściu, no to szuka kurwa wtedy innej alternatywy, nie? Więc nie wiem, na co pchać tego teścia. Ja wiem, że wysokie dawki teścia, wiesz, też to jest taki nasz naturalny hormon, który gdzieś tam mamy całe życie we krwi. Jest to taki środek, którego zawsze dużo śmielej dawkujemy wyżej, no bo wiesz, gram teścia to sporo ludzi wali, ale gram trenu, no to już różnie bywa, nie? No zdarzają się tacy i co więcej nawet, ale wiesz, ale mówimy tak powszechnie, no wiesz, gram teścia już nie robi na nikim wrażenia tak naprawdę, a no gram trenu, no to jest, wiesz, jeszcze robi. Psychicznie nie do ogarnięcia, nie? No wiesz, no i na co się pchać w środek, który ci nie służy? No to jest tak samo, jeżeli ktoś, nie wiem, anapolon. No, powiedziałeś na samym początku, wiesz, to, że trening na przykład, po co pchać się w ciężary, skoro masz takie stawy? I widać to po tobie, że masz takie drobniutkie kości, to po co masz pchać się w trening Petersa, który prawdopodobnie nie będzie dla ciebie? To po co pchać się w teścia, który nie jest dla ciebie? No dokładnie, nie? I wiesz, to jest też takie, no pchasz się w jakiś środek i używasz tyle tych inhibitorów, tak naprawdę, jeżeli ktoś do tego używa, nie wiem, hormonu wzrostu, to i tak nie ma z niego, wiesz, pełnych jakichś korzyści, no bo takie dawki i nolwy i wiesz, i inhibitorów aromatazy prawdopodobnie sprawiają, że ten IGF też nie będzie podbity, nie? Znaczy, no idzie, wiesz, jeżeli ktoś, spotkałem się z sytuacją, że ktoś miał, wiesz, estradiol w glebie, a miał IGF wywalony, no ale wiesz, tam była i duża dawka hormonu, i leciał lantus, i też innych środków nie mało, więc wiesz, więc tam było tak jakby, wiesz... Musiało po prostu. Takie kombo, że musiało to polecieć w górę, no ale u większości ludzi, no wiesz, takie używanie tych inhibitorów, to też właśnie tak mówisz, lipidy to raz, druga sprawa to jest właśnie ten IGF i wiesz, no pchanie się w środek, no który ci nie służy, to jest tak jak z anapolonem, no super środek, ale jeżeli, nie wiem, ktoś już na 50 albo na 50 mg anapolonu, czyli tam jedna tabletka albo dwie tabletki, no teraz 25 są i 50, no powiedzmy na 50 mg, co nie jest dużą dawką, masz już problemy z apetytem, czy ktoś, nie wiem, na mecie na 30 mg już ma problemy z apetytem, no to na co się pchać w taki środek, który, wiesz, utrudnia ci budowanie masy, nie?
I tak samo jest tutaj z teściem. No jeżeli, nie wiem, tak mocno aromatyzuje, że musisz tyle inhibitorów brać, to kurwa, no zmniejsz go i daj coś innego, nie? Co będzie pierwsze, jeżeli chodzi o masę, zawsze budowanie? Jedzenie. Jedzenie i trening. Właściwie pierwszy dla mnie będzie trening, a potem będzie jedzenie, bo dietę każdy ma jakąś, ale trenować tak jak trzeba, no to naprawdę, no już wiesz, już nawet nie mówię o tutaj jakimś wymarzonym programie treningowym z założeniami, ale z jajem, po prostu z jajem trenować, to się rzadko spotyka. A jeszcze muszę powiedzieć szybko, nie promujemy środków i tak dalej, nie rozpisujemy, to takie anegdotki, także o, musiałem to powiedzieć, wybaczcie. Ja mówię, że no ten trening to jest właśnie jedna z tych rzeczy, nie? Ja teraz spotykam się z czymś takim, się tak śmieję z Dawidem Gwizdowem, powiesz, Dawid bardzo ciężko trenuje, tak. Szczególnie kurwa nogi jak robi, no to jest ogień tam, nie wiem, 20 razy 220 kilo robił, chłop na redukcji, który waży 90 kilo. Je teraz dość 90 mało. Hakiem, nie? No on też Adam miał zawsze strasznie silne, tak. Wiesz, dodatkowo jeszcze bardzo dobrze się tam kumpluje z chłopakiem, wiesz, który w trójboju mocno siedzi, więc też go tam jakoś technicznie poprawia, że wiesz, no wie generalnie jak siadać dobrze, żeby wszystko grało. Natomiast wiesz, no śmiejemy się, bo jest paru takich chłopaków, którzy przychodzą na siłownię i oni na przykład zrobią plecy w 25 minut, nie? Mają plecy? No nie mają za bardzo, nie mają. Jest jeden chłopak, który, no żeby cię nie skłamać, ja na treningu zrobiłem wyprosty takie... Nie, wiesz, wyprosty na ławce rzymskiej, taki nie tułowia, tylko tak bardziej na dwójki i pośladek. Dwójki i dupy, to się nazywa glute extension. Tak, dokładnie. Jeszcze poćwiczenie, już nie pamiętam, a Dawid Gwizdo w tym czasie też zrobił coś tam i robił szady bułgarskie. W każdym razie oboje zrobiliśmy po dwa ćwiczenia, po może cztery serie, nie? I w tym czasie chłopak jeden zrobił tak, zrobił szady, na hack maszynie szady, suwnice, wyprosty i uginanie. On w tym czasie, co myśmy zrobili te dwa ten, to on już zrobił cztery ćwiczenia, zrobił łydkę i on po pięciu ćwiczeniach już poszedł do szatni, nie? I już on nogi robił pół godziny, nie? Ja robi klatkę. I wiesz co, ja wiedziałem, jak robił barki, nie? No i tak, założył po talerzu na stronę, to było, wiesz, na Smithie, to masz, wiesz, dwie dwudziestki, znaczy dwie dwudziestki, po jednej no 50 kilo, powiedzmy. Tak, no i zrobił trzy serie tam może po 10. Poszedł na unoszenie, wiesz, sztangielek bokiem, pounosił tam jakimiś dziesiątkami, też może trzy serie po 10, po 12. Poszedł na odwrotnego butterfly'a, jeszcze coś tam zrobił na jakimś wyciągu, no i poszedł, nie? No i zrobił tak naprawdę barki w 20 minut i poszedł do szatni. Nie wiem, po co się kąpał, bo może dlatego, żeby przeszedzić na wodzie w domu. Pasem już był zapięty, kurwa, w szatni, nie? Bo wiadomo, talia by mu spierdoliła na takich ciężarach. No i wiesz, są to osoby, które mają jakieś aspiracje startowe, nie? Bo jeżeli byłby to jakiś tam, wiesz, no przyszedł kurwa rekreacyjnie, jakiś po prostu pan Zbyszek, nie? No i wiesz, no fajnie, fajnie, że w ogóle zrobił, wiesz, cztery ćwiczenia na barki, spoko, nie? No po co, tam więcej ważne, że się poruszał, wiadomo, nie ten, nie? No ale to są wszystko ludzie, którzy aspirują do bycia zawodnikiem, nie? I tak dalej, nie? No i wiesz, to tak nieraz patrzymy, wiesz, pół biedy jeszcze, jak ktoś to tak se robi, bo se robi, nie wiem, może jakiś deload albo coś, nie? Ale no jak obserwujemy niektóre osoby, no to oni faktycznie tak robią, nie? Albo znowu jest w drugą stronę, nie? Też to było kilka dni temu. Jest gość, nie muszę mówić, że nie ma ręki. Wiesz, to w ogóle dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś jest umięśniony, czy nie na siłowni, no bo miejsce dla każdego, nie? Na basenie też nie każdy musi zajebiście wyglądać. Natomiast no, jest gość i kurwa, tak jak ja ci powiem, robiłem cały push, czyli i klatkę, barki, triceps, jeszcze zrobiłem łydkę, jeszcze zdążyłem, kurwa, się coś porozciągać i jeszcze, wiesz, pod koniec tego treningu, jak robiłem tą łydkę, to jeszcze ktoś do mnie zadzwonił. Mówię, chuj, już łydkę, dobra, odbiorę. Z pięć minut gadałem na pewno, nie? No więc, wiesz, ten trening to też było tak, kurwa, z półtorej godziny spokojnie, jak nie lepiej. I ten gość skończył, on już był, jak ja przyszedłem, ja wchodziłem na salę się rozgrzewać, to on już był. Nie wiem, ile już zrobił ćwiczeń. I on tak naprawdę robił dopiero drugie ćwiczenie na triceps, a tak przez cały ten mój push to on robił biceps. Nie wiem, ile zrobił, może zrobił 4-5 ćwiczeń na biceps i nie wiem, po ile serii, ale machał cały czas, nie, na ten biceps, nie? Różne, nie? Które nawet ciężary nie były małe, bo tam hantle nawet takie bardzo 24 tam trzymał. Wiesz, jak na jego rozmiar ręki, no to, wiesz, wydawało się sporo. Tylko, wiesz, no zastanawiam się, kurwa, gdzie tu jest jakaś logika? No to są tak małe mięśnie,
które jeszcze pracują, no bo nie zrobisz klatki bez użycia tricepsu, nie zrobisz pleców bez zaangażowania bicepsów, więc one i tak pracują. Ja rozumiem, jeszcze robić je często, ale mało, czyli dajesz bodziec nie jakiś przesadny, ale częsty, więc spoko, ale takie walenie, powiesz, po 5 ćwiczeń, po 4 serie, 20 serii na trening na ręce, no raczej słaba opcja, nie? No i uważam, wiesz, i to w drugą stronę, chłop 2 godziny robił ręce, no i tych rąk nie ma, nie? No i jeśli robił to testowo, bo chciał sprawdzić jakąś wielką objętość, popróbował wszystkiego, no ale patrząc na, wiesz, na inne grupy mięśniowe, to też raczej nie jest to zaawansowany koleż, znaczy może stażem zaawansowany, ale mięśniowo nie. No i zastanawiam się, wiesz, nie? Po co to? Na logikę, nie? No wiesz. Może to bardzo kocha, wiesz, bo tak jak mówisz, skrajności nie są nigdy dobre. Czy to jest za bardzo w tą stronę, czy w tą stronę, to nigdy nie jest dobre. Ale co jeszcze bym chciał, żebyśmy na pewno poruszyli, bo wiele osób o tym zapomina. I na przykład rozpisuje te badania, a nie mówi, co zrobić przed. I na przykład chciałbym takie podstawy, wiesz. Dzień przed oczywiście ma być nietreningowy, a najlepiej, jakbyście zrobili w ogóle 2 dni nietreningowe. Dokładnie. Jeżeli byście chcieli. Także. Tak, no nawet może tak, wiesz, alat może być podwyższony, mocznik może być podwyższony, wiesz, kreatynina też tak naprawdę może być podwyższona, już nie mówię o jakimś tam, wiesz, kinazie kreatynowej, bo to wszystko się też bierze z uszkodzeń mięśni, to też może, wiesz, że ktoś jest przetrenowany, to też idzie po takich rzeczach, nie? Zobaczyć, wiesz, jakieś stany zapalne i tak dalej, to też na przetrenowaniu wychodzi, nie? Dużo ludzi też nie bierze pod uwagę, jakie suplementy bierze, nie? Bo niektóre czasem suplementy mogą markować niektóre wyniki i wiesz, suplementy jedzą według planu, a potem się martwią badaniami, nie? No i wiesz, no i też badania często, jeżeli wychodzą jakieś wyniki, to tutaj spotykamy się no, z 2 przypadkami. Teraz akurat jest częstszy taki, że ludzie są tak przewrażliwieni na tych badaniach, że nawet jak wyniki mają w normie, to oni tak są przerażeni, bo tu już jest blisko granicy, nie wiem, górnej albo dolnej i co on ma robić, nie? Wiesz, no, generalnie jest jeszcze norma, więc na pewno nie panikować. Wiadomo, że też nie wszystkie normy się gdzieś tam odnoszą do ludzi na środkach, natomiast no nie panikować z tym, tym bardziej, że jeżeli się nic nie dzieje, bo jeżeli ktoś już ma jakieś, wiesz, sajdy i tak dalej, to też jest inna sytuacja, nie? A są ludzie w drugą stronę, nie? Którzy, wiesz, nie? Idą na te badania, wychodzi tam niezaciekawie, ale wyjebane, pełna rura, on tu nie będzie suplementów jakieś kupował i tak dalej, nie? No i kwestia jest jeszcze tego właśnie, tak jak mówisz, nie? Zrobić tą przerwę. Wiesz, w ogóle nie patrzą właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, czyli na jakąś higienę życia. Wiesz, często jest tak, że ktoś, nie wiem, o 2 w nocy się nażre i wiesz, pełno jeszcze tłuszczy, zje, a o 6 rano idzie już cholesterol, kurwa, badać, nie? No to wiesz, jeszcze to też wpływa na wyniki, nie? Generalnie jest Paulina Ichnatowicz, ona napisała książkę kiedyś o krwi, o badaniach. No to ona tam zalecała chyba z 12 godzin postu przed badaniami krwi, nie? Więc już na wieczorem i to też zalecała 12 godzin i żeby ta kolacja już była taka lekka, nie? A teraz wiesz, czasami goście siedzą, o, z posiłkami się nie wyrobiłem, jedzą co 2 godziny, kurwa, bo wiesz, bo za dnia gdzieś tam stracili czas, zamulili, zagadali się zwał jak zwał i jedzą co 2 godziny. Już pchają i ostatni posiłek 1:30 albo 2, a wiesz, tak jak mówimy, punkt rano, on się w labie melduje, no i te wyniki są przez to przekłamane, nie? No i na wszystko jest tabletka, wiesz, o właśnie tutaj też, nie? Tabletka. Ja sam rozpisuję dużo suplementacji prozdrowotnej, no natomiast jeżeli ktoś, kurwa, no, pierwsza rzecz to jest też z tymi spanikowanymi gościami, nie? Bo tam coś wyszło troszeczkę zawyżone, troszeczkę zaniżone. No stary, no bierzesz sterydy, tak? Więc skoro używasz środków dopingujących, to nie łudź się, że wyniki wyjdą jak u niemowlaka. Jak wyjdą, no to spoko, nie? Ale no raczej liczy się z tym, że stosując środki dopingujące, coś tam mniej lub bardziej będzie nie halo. I po to robisz badania, żeby wiedzieć, żeby jakoś temu przeciwdziałać albo zmniejszyć te skutki uboczne, bo one zawsze mniej lub bardziej będą, nie? Natomiast twoja masa mięśniowa to jest druga taka rzecz, którą musimy popatrzeć, bo jak masz masę mięśniową większą, to jednak popatrzcie, że to wszystko będzie większe. Musi być większe. Wy myślicie, że długofalowo nie urośnie na przykład troszeczkę wątroba? Na to ludzie nie patrzą, wiesz. No, dla większości nie, ale zdarzy się taki osobnik, któremu to się stanie, tak? Nerka, serce i tak dalej. Popatrzcie trochę na to też i popatrzcie trochę na to takim okiem
że wiecie, na co się pisaliście, szczerze mówiąc, niby. No, no dokładnie, nie? Bo wiesz, każdy by chciał benefity ciągnąć, ale jak już przyjdzie się zmierzyć z tymi problemami, to nagle oj, 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 nie? A jak to się stało? No, no dokładnie, nie? No i też wiesz, i tu też wracamy do snu, czystej diety, tak dalej, tak dalej. Bierzesz sterydy, z automatu lipidy, no nie będą, mogą być nieciekawe, nie? Nie zawsze tak jest, ale mogą być jakieś problemy z nimi, nie? Układ sercowo-naczyniowy też dostanie, nerki też dostaną, nie? Więc skoro już bierzesz te sterydy, to pij tej wody dużo, nie? Nie żałuj na suplementy, nie? Mierz te ciśnienie. Badaj cukier. Tak, badaj cukier od czasu do czasu. Bo wszyscy, fajnie też, że to poruszamy, bo wszyscy mówią zawsze o profitach. Pomówmy też właśnie o minusach, bo są minusy stosowania środków. A co, skąd wiesz, że po pierwszym cyklu na trenie nie odpierdoli ci palma, wprost mówiąc? No, dokładnie. Nie może to się stać. Zawsze popatrzcie na dwie strony medalu, przepraszam, Adam, jeszcze. No. Jest ta strona i jest ta, jest orzeł, jest reszka, jest plus, jest minus. Nie będzie nigdy super wszystko. Zawsze będziesz, jak zawsze to powtarzał Łukasz, chcesz mieć czegoś dużo, to prawdopodobnie musisz też poświęcić coś. Chcesz być bogaty, musisz czasami mniej spać, bo musisz otworzyć firmę i tak dalej. Więc to się wszystko zazębia, a my patrzymy tylko na to, że będą same plusy, tak? Będę miał testosteron, będę fajny, uśmiechnięty, zaczną mi rosnąć włosy, a dla niektórych, dla jednego zaczną rosnąć włosy, dla drugiego zaczną wypadać. No dokładnie, nie? I wiesz, ludzie, masę takich rzeczy, wiesz. A, no i to jest też to, odnośnie tych włosów. Zaczynają włosy wypadać, finasteryd chcą brać, no bo wiesz, słyszeli, że to obniża DHT, nie? Tylko jest taka sytuacja, że jeżeli obniżysz DHT tym finasterydem, to nawet jak estro będziesz miał teoretycznie niskie, to mogą się zacząć problemy z sutkami, bo tak naprawdę na przykład DHT rywalizuje receptor z estradiolem. Teoretycznie estradiol, który normalnie był dla ciebie bezpieczny, jeżeli zbijemy DHT, no to może mogą się zacząć jakieś problemy właśnie takie typowo estrogenowe, nie? I ktoś potem patrzy, no ja estro mam w sumie w normie, prolkę mam w normie, a nie wiem, coś mi z sutami się dzieje. No, no ale kurwa, zacząłeś brać ten finasteryd, czy jakoś inaczej zacząłeś ten DHT zbijać, bo tam jest ten 5R, ten enzym, on tam właśnie blokuje, a kurwa, nazwa mi ucieka, mieszka z tym. W każdym bądź razie, no jak bierzesz finasteryd, czy jakieś środki blokujące DHT, no to też mogą się nasilić inne sajdy, nie? A ludzie to kojarzą, a jak włosy lecą, to finasteryd dam, Proskar kiedyś, taki lek. I wiesz, nie? I jest spoko, nie? Więc wszystkiego trzeba gdzieś tam patrzeć, że biorąc jeden lek, możesz lepiej, gorzej zareagować, mogą wyniknąć kolejne sajdy, nie? No ja mówisz, nie? Z tym, że komuś włosy polecą, no to też się musi liczyć. Jeżeli chcesz używać dopingu, no to prawdopodobnie, jeżeli genetycznie masz predyspozycję do łysienia, to po prostu łysiejesz szybciej, nie? Albo chcesz być piękny, albo chcesz być dojebany. No, wiesz co, no ty na przykład chyba nie masz problemu z łysieniem. No ja ci powiem... Aż loczki, kurwa, zrobił. No, mi generalnie też nie, nie? Ale też nawet patrząc po mojej matce, jak ona miała nowotwór, tam już wiesz, na koniec, kurwa, na morfinie, na wszystkim już, wiesz, ledwo kontaktowała, nic nie jadła, a wiesz, włosy takie, że kurwa, jeszcze byś tam, wiesz, spokojnie ją za głowę podniósł, nie? Że wiesz, że mocne włosy, ale wiesz, to już genetyka, nie? Przypomniał mi się, wtrącę, to trochę śmiechu będzie. Kiedyś na jakiejś tam imprezie, wiesz, chyba jakaś osiemnastka była, no i wiadomo, ludzie zapili. I czyjś ojciec wrócił, nie wiedzieli o tym nawet, że wrócił, położył się w kurtki spać sobie w innym pokoju. No i wiesz, jak to kurtka z puszkiem ktoś chciał wyciągnąć. Tak go za łeb podniósł. On, wiesz, mówi, co kurwa? Jezu, ale to były piękne lata, co do właśnie. Właśnie, jesteście młodzi, to korzystajcie z tych lat, też o tym nie zapominajcie, bo nie będziecie potem mieli. No dokładnie, nie? Znaczy wiesz co, ja nie krytykuję nikogo, bo wiesz, każdy sobie życie planuje jak chce, każdy sobie wydaje pieniążki jak chce, każdy się prowadzi jak chce, nie? No ale tutaj mówimy, nie? Jeżeli coś robisz, no to liczysz się z tym, że no może też coś się stać. Fajnie, wiesz, fajnie jak nic się nie dzieje, ale też może tak być, nie? Kupujesz sportową, zajebistą furę. Raczej furą sportową nie będziesz pruł 60 na godzinę, 40. Będziesz chciał sobie przyjebać troszeczkę, co nie? No chyba, że na Śląsku mieszkasz, to kurwa szybko to zawieszenie zgubisz, bo tutaj to kurwa takie dziury jeszcze teraz później mierzę, daj spokój, nie? No ale czy tak czy siak, no wiesz, ja będziesz mam trochę przyjebać ja tam. Ja mam suwa, wiesz,
takie większe auto, jak wtedy w końcu dla koksa, to trzeba metry większe, no to kurwa, nawet w nim się tak nie czuję, kurwa, bezpiecznie, nie? Kiedyś miałem takiego, wiesz, Chryslera, Neona, to wiesz, to tam był taki sportowy samochód, to tam, wiesz, nie było żadnego, kurwa, żaden kozacki auto, bo to tam, wiesz, za grosze się kupowało, no ale wiesz, niby Amerykaniec, niby ten, wiesz, skóra w środku, sportowe auto, wiesz, młody łeb byłem, myślałem, że, wiesz, że jest fajnie, ale kurwa pojeździłem na tych drogach, to kurwa płacz jak chuj, nie? Bo to, wiesz, co chwila jakieś szkody górnicze, kurwa ciągle dup i wiesz, co chwila coś się tam od spodu działo, nie? Więc to nie była dobra inwestycja. No ale tak jak mówisz, nie? Jeżeli kupujesz sportowe auto i zapierdalasz nim, no też się liczysz, że jeżeli coś się wydarzy, no to im większa prędkość, tym większe ryzyko, że no jeżeli się coś wydarzy, no to nie przeżyjesz, nie? Znaczy, no wiadomo, nie można zakładać tego, wiesz, jadąc, że no kupuję auto sportowe, więc ryzykuję bardziej życie, no ale, ale no wiesz, inaczej. Każdy wiesz. Jeżeli kupujesz sportowe auto, jesteś idiotą, ryzykujesz życie. Jeżeli bierzesz no tak. Sterydy i jesteś idiotą, ryzykujesz życie. No dokładnie, nie? A wiesz, to jest też jeszcze dobra rzecz, nie? Ludzie tak teraz właśnie patrzą, są sarmy popularne, wiesz, tak, czy właśnie te przytlinkówki wspomniane, czy jakieś ten, wiesz, ja nic nie mam do sarmów, w ogóle MK i GW to nie są sarmy, bo to też większość ludzi wrzuca dynowora, to nie są sarmy, no ale wspominając już te wszystkie sarmy, wiesz, ktoś czyta badania na temat sarmów, no i niby wszystko spoko, nie, no ale firmy, które produkują sarmy w większości, no to są kurwa krzaki, to nie jest, wiesz, nie są firmy typu, kurwa, Trek, Olimp, Seven Nutrition i tak dalej, że wiesz, że jest to gdzieś, ktoś robi, jest kontrolowane i tak dalej. No większość tych firm produkujące sarmy, no to są, można powiedzieć, zwykłe andery, tylko że w opakowaniach, jak w suplementach. No i chuj wie tak naprawdę, co ci tam, kurwa, wsadzili do środka, nie? W wielu przypadkach. Ja nie mówię, że wiesz, wszystko jest trefne, bo wiesz, zamawiasz surowiec z Chin, dostajesz, ładujesz, teoretycznie wszystko jest okej, okay, nie? No, ale wiesz, dużo jest też takich gdzieś tam mniejszych, większych wyjebek. I teraz ktoś często, wiesz, też decyduje się na coś takiego i myśli, że postępuje zdrowiej, bo przeczytał, kurwa, badania i tak dalej, no tylko problem pozostaje taki, że w środku tam wcale nie musi mieć tego, co być powinno, nie? I to jest też duży problem. I wiesz, to jest trochę śmieszne, że ludzie, wiesz, nie boją się takich rzeczy, nie? A często, wiesz, nie? Często właśnie ze sterydami, które są bardziej znanymi środkami, bardziej, wiesz, przewidywanymi, to się boją, bo często też spotykam się coś takiego, że ktoś tam dostanie rozpiskę, znaczy, no wiesz, też różnie bywa, ale jest rozpiska, są też ludzie przerażeni, nie? Pamiętasz, kiedyś była taka sytuacja, insulinę na pierwszy cykl, chuj, że gość już był 2 lata na bombie, ale wiesz, ciągnął pierwszy cykl od początku i insulina na pierwszym cyklu i był przerażony. Gdzie tak naprawdę, wiesz, insulina mądrze stosowana to jest całkiem bezpieczny środek, nie? Jeśli nie jest nadużywana jakaś ten. Natomiast, wiesz, nie? A nie boją się jakichś środków niewiadomego pochodzenia, czy właśnie tych przytringówek z czachą, kurwa, która już, wiesz, już daje skojarzenie po samym. Ale zauważyłeś, że czasami, wiesz, odkręcasz tą przetreningówkę, jest taki puf. Mówisz, tak, kurwa, no. Co ja CIFA otworzyłem, wiesz. Tak, już jakiś dymek z tego leci, kurwa. Tam, wiesz, ja to żartuję, ale czasami jest takie pff, i wiesz, zapach tego jest, po prostu czujesz taką typową, tam jest napis, wiesz, truskawka. Kurwa, truskawka 3 zimy by przeleżała i by tak nie pachniała. No, dokładnie, nie? I wiesz, no to jest takie, no i też się zastanawiam, wiesz, ja nie mam nic do sarmów, nic nie mam do peptydów, wszystko ma swoje zastosowanie, natomiast, wiesz, no dużo ludzi teraz ma takie podejście, że wybiera nim zdrowszą drogę, bo się boi sterydów, no a tak naprawdę, no kurwa, jest to takie trochę niepewne, nie? Że nigdy nie wiesz, co tam w środku siedzi, tak samo jak w tych wszystkich T5-kach, tam niby efedryna, nie? To jak tak weźmiesz, kurwa, tu sipek, a weźmiesz niektóre z tych spalaczy, to coś, to działanie się troszeczkę różni, wiesz, jakoś tak nie sądzę, że tam efedryna w środku jest, tylko jakiś, kurwa, inny mózgojeb i tak naprawdę nawet nie wiesz co, bo wiesz, jeżeli bierzesz jakiś testosteron, albo nie wiem, jakiś inny środek, coś ci się stanie, to przynajmniej jeszcze, jak będzie jakiś kumaty lekarz, albo nawet nie będzie kumatego lekarza, ale wiesz, powiesz mu, co brałeś, to nie jest jeszcze w stanie sprawdzić sobie, kurwa, jakieś informacje znaleźć, wiesz, co się z tobą w ogóle stało, nie? A często po tych przytreningówkach, czy jakichś takich, wiesz, firmach, krzakach, jakichś spalaczach dziwnych, no tak naprawdę nie jesteś nawet w stanie powiedzieć gościowi, kurwa, co ty wziąłeś, nie? A ty mu powiesz LGD, czy coś takiego i to, tak jak Adam mówi, ja też nie neguję, jeżeli ktoś chce, no to tak samo my robimy coś, co no, na pewno ma wpływ na zdrowie i to będzie miało wpływ na zdrowie, tylko powiesz do lekarza LGD, on powie,
Legia co? Tak naprawdę wiesz, no, no nie będzie wiedział. Nie, tak jak mówić, czy tak, czy siak, zawsze musicie rozważyć sobie plusy i minusy. Za każdym razem. I czy tak naprawdę Sarmy są bardziej przebadane? Nie. Skąd Sarmy idą? Prawdopodobnie z tego samego miejsca, tylko tak jak mówisz, jest firma, która, na przykład firma jakaś początkowa i często tak było co do tych Sarmów, że była ta firma super, było boom i tak dalej i na początku było super, ale potem nagle jakieś były właśnie dziwne rzeczy się działy, coś tam były jakieś dosypki, było trochę tego, trochę innego, jakieś sajdy, które były, wiesz, niemożliwe po danym środku, a tu się nagle działo. Gdzie nie mówię, że w środkach, wiesz, w sterydach to się nie dzieje, bo też czasami ktoś kupi primę, a nagle ale dostaje grillin od primy. Ja tak przywołam jeszcze taki przykład. Kiedyś był taki spalacz, firma Allery, Venom się nazywał spalacz. I to były takie lata, ja wiem, 2012, 11. Kobra na tym taka? Kurwa, możliwe. Potem tego Venoma potem było kilka wersji, ale żadna już nie podjeżdżała do tej takiej jednej charakterystycznej. Nie? No i ludzie naprawdę na tym chudli, nawet kurwa bez diety. Nie? Oczywiście wiesz, to, że samopoczucie dramat, że libido siadało, że ludzie kurwa czuli się jak gówno. Nie? Wiesz, to było takie odchudzanie w stylu, wiesz, na trupa, w sensie jakbyś kurwa czpał, że wiesz, chudniesz, ale ty marniejesz, ty nie kurwa, wiesz, nie wyglądasz lepiej, no po prostu zżera cię coś od środka, nie? A potem wyszło, że tam było jakieś, wiesz, kurwa, chuj wie, co tam dosypane, miks różnych, kurwa, dziwnych rzeczy. Ale najlepsze było to, że już oficjalnie było wiadomo, że tam jest dosypka, wiesz, różnych innych rzeczy, że tak naprawdę jakbyś poszedł na kontrolę dopingową po tym spalaczu, to normalnie byś miał wynik dodatni, pozytywny i tak dalej. Nawet nie wiem, czy jakieś, kurwa, amfetaminy tam w środku nie było. Już nie pamiętam, bo nie chcę przekręcić, nie? Ale potem, wiesz, ktoś miał jakieś sztuki po terminie, to na Allegro ceny dochodziły do 500 zł i ludzie, kurwa, kupowali i licytowali, nie? I wiesz, po prostu to mnie zastanawiało, że ludzie, wiesz, jeszcze spalacz tłuszczu, czyli gdzieś, gdzie wystarczy naprawdę przytrzymać dietę, wiesz, pokręcić kardio, czy po prostu ruszać się i tak dalej i się tą wagę gdzieś tam traci, się chudnie, robi jakąś tą formę. Ludzie potrafili płacić 500 zł, gdzie wtedy 500 zł, za 500 zł wtedy kupiłeś więcej niż dzisiaj, nie? Patrząc tak na ceny w sklepach. Potrafili dać za coś, co nie dość, że było po terminie, fakt, że ten termin tam, wiesz, ta data pewnie z księżyca była wzięta, ale za coś, co już oficjalnie wszędzie pisali, że tam, kurwa, są jakieś gówna dosypane, że ludzie, wiesz, naćpani po tym są. A mimo to, i tak pod taką przykrywką legalności, że to, wiesz, na Allegro, że spalacz, to ludzie licytowali, nie? Że dostępne, a, prawda? Wiesz, tak naprawdę, no, tak naprawdę, wiesz, zwykła czpalnia to była, nie? Wcześniej był boom też na prohormony, weź pod uwagę. Tak, tak. No, olbrzymi, wiesz, to... I to też było takie, wiesz, dla tych, co bali się troszeczkę igły. Jaka jest droga popularna? Tak, tak. No ale wiesz, i tutaj wreszcie też dochodzimy do tego, dlaczego niektóre te, wiesz, Sarmy i tak dalej, jakieś LGD, nie LGD, nie chcę, wiesz, normalne LGD teoretycznie nie powinno być jakieś tam hepatotoksyczne, chyba że w jakichś dużych dawkach. A zdarzały się przypadki, że ludzie mieli naprawdę wywalone próby wątrobowe na 400, na 500 po tym LGD. Prawdopodobnie coś tam było dodane. No ale wiesz, po co to się dodaje, nie? Jeżeli środek daje, wiesz, kosztuje dużo, a daje efekty, no, jakieś niewielkie, no to tak, wiesz, nie będzie się to dalej sprzedawało, nie? Jak ktoś weźmie, niby, wiesz, nieszkodliwe, niby legalne, bo to przecież na Allegro kupisz i tak dalej, nie? A kurwa idzie jak chuj, siła, nie, wiesz, siła jest, pompa jest, nabicie jest, no to kusi, nie? I często są różne dosypki właśnie, wiesz, te firmy tak naprawdę to są jakieś krzaki, bo jak wpiszesz adres tych firm, to tam tak naprawdę nic takiego nie istnieje. Znaczy siedziba gdzieś tam, kurwa, w Teksasie albo w jakimś innym, wiesz, wypierdówku. Znaczy, o co mi chodzi, że zmyślony adres. No i co? No i wiesz, działa, no i po to robią te dosypki, żeby, no, zachęcić, nie? Ludzi, wiesz. Oczywiście. To tak jak, wiesz, to tak jak z... Nie, dobra, bo będzie przesada już. Ale często, wiesz, no... Dobra, powiem wprost. Idziesz do jakiejś osoby i chcesz coś najpierw, żebyś się uśmiechał bardziej. To na początku da ci coś, co się bardziej sprawi, że będziesz uśmiechał, a potem będziesz chciał więcej tego uśmiechu i tak dalej. I tutaj jest ta sama zasada. Na początku zobaczy, że o, zajebiście, ale... I może to zabrzmi brutalnie. Dla tych osób po to jest frajer, żeby go kroić. No dokładnie. Ale jest masa ludzi w polskim internecie, nawet kurwa niektóre to są znane osoby,
z mediów społecznościowych, gdzie ja osobiście mógłbym do nich mieć wiele, ale kurwa tak naprawdę dochodzę do wniosku, że w sumie to są mega mądrzy goście, bo oni robią kasę kurwa na ludzkiej głupocie, nie? Jest sporo takich osób. Znaczy wiesz, ja tego nie szanuję i nie będę nigdy szanował, ty też pewnie tego nie szanujesz, no, ale myślę tak, z tej strony, że okej, z jednej strony no jest chujem, wprost mówiąc, ale z drugiej strony to kurwa macie, jakim tępym chujem musi być druga osoba, która aż tak się robi, daj dokładnie robić. Druga sprawa, on tego nikomu nie wpycha, wiesz. Tak, no, on nie mówi ci, bierz to już, słuchaj, to jest najlepsze na świecie, tylko mówi, to jest moje, te coś tam, jakieś zrobiłem. No te polecam, dobrą formę na tym zrobiłem, czy wiesz, to będziesz tam lepszy, coś tam. To jest twoja. I czy ty pomyślisz, czy ty przez sekundkę usiądziesz, my to właśnie chcemy pokazać, czy ty przez sekundkę usiądziesz i pomyślisz, czy ten suplement nie jest taki sam, w drugiej firmie, albo w tej samej nawet firmie, pod inną nazwą, jeżeli na coś takiego wpadniesz, to jest twoja wina. Sorry. Nie mam żadnych wtedy, tak naprawdę, nie jest mi smutno. Tak, ale wiesz co, chyba tak z takiej najbardziej rzeczy, które by tu trzeba było powiedzieć, bo tak wiesz, baczymy w różnych tematach, raz tu, raz tam, natomiast chyba tym wszystkim jest największy problem tego, że ludzie ciągle szukają, nie, wiesz. Pojawiają się sarmy, pojawiają się peptydy, pojawiają się, wiesz, środki, które kiedyś wcześniej nie były popularne, czyli, nie wiem, ment, czy DHB też był boom przez jakiś tam moment. Wiesz, pojawiają się środki, o których ludzie wcześniej nie słyszeli i nagle jest duże zainteresowanie tym środkiem, nie? No i teraz dalej jest to myślenie, że kurwa, kupię środek jakiś tam, zastosuję i nagle coś się zmieni. Nie wiem, zrobię progres życia. Czy kurwa warto się skupić na tym, czy ten progres tak naprawdę, wiesz, tu gdzie ten progres naprawdę powinien być, czyli nie wiem, trening, trzymanie diety, jeżeli dotąd tą dietę trzymałem, także sobie folgowałem, raz bardziej, raz mniej, to może pora po prostu spiąć się bardziej i bardziej skrupulatnie ją trzymać, może właśnie pora wcześniej kłaść się spać, pora bardziej, nie wiem, poprawić jakieś wyniki, kurwa, nie wiem, zadbać o jelita, o cokolwiek, wiesz, jakieś takie życie, czy właśnie o tryb życia, o higienę życia i tak dalej i tu szukać sposobu na progres. A ludzie ciągle szukają, wiesz, środka, który da im przewagę. A tak naprawdę, no, widziałeś pewnie niejedne, no, kurwa, widziałeś. No, sam, kurwa, kupiłeś kilka rozpisek od trenerów z zagranicy. Widziałeś, jakie środki ci pisali. Wiadomo, że dawki czasami są różne, jedni piszą więcej, jedni mniej, ale tam nie ma jakichś środków, których u nas się nie stosuje. Nigdy nie widziałem w rozpisce zagranicznej menta. Nigdy. No, nic, co ja widziałem, bo u jednej osoby, ale to też było na zasadzie jakiejś tam kurwa rotacji, że potem coś tam zmieniasz i tak dalej. DHB widziałem raz. Tak, Sean Smith taki wprost napisał DHB, ale on też jakoś właśnie pisał w rotacji, że tam te środki tam co jakiś czas kurwa wymienią, te anaboliki i tam pisał właśnie, że o DHB, nie? Natomiast, no tak jak mówisz, nie? Nie jest to ten, akurat MENT też jest środkiem znanym, też znajdziesz informacje na amerykańskich forach, ale nie jest jakiś szczególnie często używane. No właśnie, no i teraz wiesz, ja nie mówię, że to jest zły środek, tylko no, skoro kurwa prosi zagraniczni trenerzy, którzy wiesz, no nie oszukujmy się, Ameryka jest troszeczkę inna. Wiesz, dużo Amerykańców jest takich, tam dopiero ten fame to jest coś, wiesz, tam ile masz biwaków w Stanach, ludzi kurwa, co se, nie wiem, trąbę odsłonia kurwa na czole, kurwa, przy wiesz, powieszą jakąś do szyją czy coś, no wiesz, pełno jest, wiesz, tam jest jeszcze więcej tego niż kurwa u nas takich jakichś ludzi z kosmosu i tam często, wiesz, czy nie wiem, mamy tego Ruska, co miał ten kurwa oleju, tam dwie beczki w łapach, nie, on też to zrobił tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby, nie wiem, być w mediach popularny, nieważne, że to był taki tak naprawdę, wiesz, antypopularność, czyli żadna pozytywna popularność, ale, wiesz, dla to, żeby on był gdzieś pokazany, nie wiem, w internecie, w gazecie, kurwa, w filmie jakimś, to ludzie robią dziwne rzeczy tylko po to, żeby mieć rozgłos, nie? I tam w Stanach dopiero jest takie, wiesz, te życie takie bardziej rób co chcesz, spełniaj marzenia, wolność człowieka i tak dalej. Tam głowy są dużo bardziej otwarte, bo nadzieję, że jeszcze wiesz, jeszcze niektórych rzeczy nie wypada, co ktoś powie. Jeszcze jest takie troszeczkę myślenie u nas, nie? To już wiadomo, to poszło do przodu, ale też jest takie myślenie. Tam ci ludzie są coś bardziej, wiesz, szaleni. I tam dużo ludzi jest takich, co kurwa, dopierdolić, co tam, nie? Wiesz, nie myślą, co będzie jutro, ważna jest ta chwila chwały, nie? I tam się ludzie często też dopiero nie pierdolą, nie? Tak samo zobaczymy, wiesz, jakichś Rusków, Ukraińców i tak dalej, nie?
No stary, no. Dałeś rozpiski, zresztą ja też jedną kupiłem. No właśnie. No. Tam naprawdę się nie głaskają, już nie mówmy tutaj, wiesz, dawek, ale naprawdę, uwierzcie, że to, co piszą tutaj u nas ludzie, to jest kurwa pikuś. To jest naprawdę no pikuś. I wiesz, to jest też właśnie z Ruskami, tak, ale tu też nie ma, wiesz, no, nie ma co się dziwić, nie? No wiesz, tam ludzie czasami stawiają wszystko na jedną kartę, są świry. Ja nie mówię, żeby, wiesz, to naśladować, broń Boże, no ale są ludzie, którzy, wiesz, którzy tak naprawdę zrobią wszystko, żeby być chwilę na topie, nie? No i też, kurwa, w tych wszystkich rozpiskach jakichś tam cudów nie ma. Jeżeli byłby jakiś środek, który naprawdę dawałby jakieś, wiesz, mega, mega zmiany w sylwetce człowieka, no to już dawno, kurwa, ludzie by go stosowali tam, wiesz, gdzie generalnie społeczeństwo też jest bogatsze, na więcej ich stać, nie? U nas tak naprawdę, wiesz, no ja nie mówię, wiesz, że u nas tak naprawdę też ludzi stać, bo dużo ludzi, są ludzie z pieniędzmi, nie? Jakoś stać na 20 jednostek hormonu dziennie, a są tacy ludzie w Polsce, spokojnie, no to co, nie mieliby pieniędzy, żeby kupić jakichś kurwa mentów, jakichś innych dupereli, no mieliby, tylko wiesz, no, nie wiem, jedyna taka cena zaporowa, no to może być ten IGF prawdziwy, ten, wiesz, Inclerex, to jest w chuj drogi, ja nie mówię o tym IGF-ie takim, wiesz, jak się sprzedaje. Nie, Inclerex jako prawdziwy IGF. Tak, nie, no to tam ceny są zaporowe, no a też spotykamy w USA rozpiski, gdzie kurwa ludzie z grubą kasę tego biją. I sam wiesz, że nie w USA. No nie tylko w USA, ale wiesz, no i co, dojebani tak są ci, co mieli być dojebani, nie? Są ludzie z kasą, co by chcieli ich naśladować, czyli jakoś, wiesz, nie? Jakoś samo to nie robi w sobie, nie? Roboty jako tako, nie? Bez naszej pracy. Poza tym, wiesz, jeżeli ktoś bazuje na tylko i wyłącznie na środkach, nie ma w sobie jakiejś pasji i tak dalej, no to są najczęściej kariery dwuletnie, szybkie kariery, nie? Wiesz, dużo ludzi też zauważyłem na YouTubie coś tam, o, bo wy tam w tym true bodybuilding nie macie potencjału i tak dalej, i tak dalej. No, ja wiem, nie, że nie wiem, moja sylwetka na przestrzeni lat się spierdoliła, szczególnie, wiesz, przez te operacje, wszystkie przez te komplikacje z brzuchem, ale kurwa, ja już jakieś tam zawody wygrywałem w 2014 roku, gdzie kurwa tak naprawdę na tym YouTubie nic nie było. Ty też w 2014 debiutowałeś, 2015 już byłeś drugi na Mistrzostwach Polski w juniorach. Fakt, że tam, wiesz, tam chyba za Przemkiem. Natomiast no, już były to jakieś pierwsze sukcesy. Ile razy startowałeś? Ile razy startowałem? Liczyłeś to kiedyś? No ponad 30 na pewno. Ja byłem 19 razy na scenie. To będzie 20 raz w tym roku. 20 no. I pomyśl, że są osoby, które mówią tam chuja osiągnąłeś i tak dalej. Z tych 19 razy, nawet jeżeli była to gorsza federacja, ja 17 razy byłem na podium. No, ja ci powiem, tak ile ja overali wygrałem. Nie, tutaj nie jest, że się chwalimy, bo okej, może i chujowe federacje, może coś tam, federacje, krzaki i tak dalej, ale kurwa, my naprawdę wiemy, jak my wyglądamy, ale to jest dalej nasza pasja. I co wy nie powiecie, jakich chujowych brzuchów nie mamy, jakich nie mamy krótkich nóg, długich rąk i zapadłych klatek, my to będziemy robić. I będziemy was motywować, bo wy będziecie na nas patrzeć i będziecie mówili, że z tej chujowej klatki chociaż troszeczkę odstaje i będzie to się podobało. Z tych chujowych nóg chociaż troszeczkę te nogi urosły i się podobały. I tak dalej. No, dokładnie, wiesz, ja tak naprawdę, wiesz, dobre miejsca zajmowałem i w Holandii, i w Słowenii, i w Norwegii wygrałem zawody, gdzie było 1000 euro nagrody, więc też byle jaki, kurwa, wiesz, 1000 euro nikomu nie śmierdzi. I tak naprawdę, wiesz, tych zawodów takich overall wygrałem troszeczkę, nie? Jasne, że ta sylwetka potem mi się spierdoliła, to ja mówię, no trochę komplikacji zdrowotnych było, nie, przepukliny, nie przepukliny, wodobrzusze, swoje to gdzieś tam przeszedłem, no i wiesz, gdzieś to też jest konsekwencją pewnie jakichś tam błędów po drodze, że może, wiesz, no pecha też, ale no gdzieś tam wszystko się pewnie kumuluje, jakoś odbija na organizmie, tak, ale no ja sobie zdaję sprawę, co się zjebało, natomiast jeżeli ktoś, wiesz, ocenia cię tylko na podstawie ostatniego, kurwa, roku, czy ostatniego startu, nie, no to ja wiem, że to już jakiś, kurwa, taki właśnie, wiesz... To tak jak z film hitem. To samo, co powiedziałeś. To tak jak z film hitem. Oczywiście my obok fila hita to, kurwa, nawet kostek nie staliśmy, ale to jest to samo. Zauważyliście rok 19, 18 i tak dalej, one były chujowe, no to 17, 16 i tak dalej pewnie też był. Nie, oni coś tam osiągali. I to, że coś tam nie poszło raz czy któryś, to nie znaczy, że nie pójdzie trzeci czy czwarty. W ogóle gadamy już chyba z ponad półtorej godziny, jest 21, ale my zawsze się zagadamy, bo ja tutaj nie mam żadnego zegarka czy coś, ile to trwa. Tak
W gwoli. No 21 jest równo. No, ale nie mam zegarka w sensie takiego, tutaj kiedyś był kanter, ale w gwoli. Aha, na ścianie, no. Podsumowania. Zrobiliśmy sobie materiał, w którym chcieliśmy wam pokazać małe kolejny raz błędy, które my często popełnialiśmy i żebyście się uczyli na tych naszych błędach. Dokładnie. Bo nie jest wstydem tak naprawdę powiedzieć te błędy, ale jeszcze co do środków, najlepszym środkiem, jaki możecie ruszyć, to jest środek dupy. Ja to będę zawsze powtarzał. Środek dupy będzie najlepszy. Zacznijcie ruszać się i wtedy dopiero będzie i środek mózgownicy. A potem dopiero szukajcie opcji w mentach. Najpierw popatrzcie, tak jak Adam powiedział, małe rzeczy, czy śpicie dobrze, czy trenujecie dobrze, czy jecie dobrze, czy macie dobry plan dnia nawet, a potem dopiero zaczynajcie szukać w środkach. I patrz, jeszcze taki mental, zobacz. Dużo ludzi szybko się poddaje. Ja kiedyś tam wygrywałem zawody, nawet rangi jakiejś międzynarodowej. Nawet byłem na Body Power, gdzie startowałem z Ronnie Rockelem, który swego czasu był chyba szósty na Mister Olympia. A ja na jednej scenie z nim stałem. Przede mną ze sceny schodził, może bardziej będą kojarzyć, Peter Molnar, piątkę przybijał. Siemanko, tak. I wychodziłem na tym Body Power, tak, w Birmingham. I nagle, kurwa, posypało się, tak? Jest tak, że nie wiem, sylwetka się zjebała, zaczęły się problemy zdrowotne. Nagle tak naprawdę w swojej kategorii na zawodach NPC u pana Roberta, gdzie w 2018 jeszcze w Norwegii byłem, w Irlandii byłem piąty, i w tym top 5 byłem czwarty, piąty, bo tam nie podawali, podawali top 3 i była piątka finałowa. To byłem z Jamie'm, z Giantem, który dziś startuje w pro, to prawdopodobnie on był czwarty, ja byłem piąty, więc wiesz, to nie było, to było całkiem niedawno, a byłem tak daleko. Teraz się to posypało i mimo to, że wiesz, kiedyś zajmowało się dobre miejsca, a teraz na zawodach u Roberta byłem w swojej kategorii ostatni, no bo nas było czterech, a ja byłem czwarty, więc wiesz, nie napiszę, o czwarte miejsce, nie, kurwa, jest nieźle, tylko no byłem czwarty na czterech, więc byłem ostatni. I mimo to, nie rzucam tego wszystkiego w pizdu, o, kiedyś wygrywałem, a teraz mi nie poszło i już, kurwa, jestem zły na cały świat, bo, znaczy, no, zadowolony też nie byłem, nie? Ale wiesz, zdawałem sobie sprawę, że po tych wszystkich moich problemach, no, może to wyglądać średnio. Nie wiem, czy za szybko po prostu nie wróciłem, zamiast to wszystko ogarnąć, ale, no, wiesz, już stało się, tak? To też jakieś doświadczenie dla mnie. I widzisz, tu chciałem też pokazać to, że mimo, że kiedyś się wygrywało, nagle się jest w czarnej dupie, czy jest się na końcu i dalej się to robi. Wiesz, o co chodzi. Że to jest, kurwa, ten mental, że to jest naprawdę taka pasja, że bez względu, czy jesteś pierwszy, czy ostatni, wiesz, fajnie jest wygrywać, ale jeżeli, no, jeżeli jesteś ostatni, to dalej robisz to, co robisz, bo to kochasz, nie? A nie na zasadzie, o, wychodzę na zawody, jestem pierwszy zajebiście, jestem, kurwa, któryś tam, to już fok i już, o, rzucam wszystko w pizdu i tak dalej. No tak robią miękkie faje, nie? Albo no po prostu nie jest to twoja pasja, nie? To jest tak jakby, nie wiem, po kilku przegranych meczach, kurwa, Robert Lewandowski powiedział, kurwa, od 5 meczów nie strzeliłem bramki, pierdolę, to już nie gram, kurwa, nie? Obrażony na cały świat. No, znaczy, to wiesz, no tu Lewandowski to jest inny tam, kurwa, poziom, ale wiesz, daję, no to daję chodzi o to, przykład, że wiadomo, o co chodzi. Nie? Przykład, to tak samo jak z Philem Heathem. My nie mówimy, że stoję teraz sobie obok Phila Heatha i ja mówię, ty, lamusie, wiesz, i tak dalej. Tylko to jest przykład. Wiesz, czasami trzeba rzucić tak drastycznie, żeby można było zauważyć inne rzeczy. Tak, i wiesz, nadal, mimo że gdzieś tam nie poszło, tak jakbyśmy chcieli i tak dalej, nie? Tobie też gdzieś tam wymiotowałeś, też, wiesz, optymalnie to nie było wyjście, no ale chuj, wyszedłeś, no wiesz, jak już tam byłeś, no to wyszedłeś, prawda? No, trochę to na wariata, ale było. Wiesz co, ale nikt nie pamięta, że mimo tego, że wyżrygałem 9 kilo, czy tam ile, połowę swojej sylwetki, co było powodem, to było powodem. Kto chce, niech wierzy w co chce. To byłem trzeci w Polsce. No tak, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przygotowałeś się do kolejnego startu, no gdzieś tam wyszła sytuacja z Gino i tak dalej, no też ostatecznie nie wystartowałeś. No i teraz wiesz, mimo wszystko, mimo że gdzieś tam coś nie wypaliło, jakieś plany, żaden z nas nie rzuca tego w chuj, tak samo z Łukaszem, nie? Łukasz tam coś mówi, że nie, startuje już, coś tam potem się pojawiło, że już niedługo może wiek weterana, to w tych weteranach tam, wiesz, każdy ma już jakieś defekty sylwetki, już mu coś tam chodzi po głowie, ale wiesz, każdy z nas nadal się interesuje tematem, nadal szuka informacji, nadal szuka czegoś, wiesz, jak być lepszym, wiesz, robić coś, kurwa, lepiej, dokładniej i tak dalej, bo to jest, wiesz, pasja, nie? I tak naprawdę, wiesz, jeżeli ktoś ma tą pasję,
to będzie 10 lat trenował i wiesz, no i tak jak mówię, nie, tutaj właśnie, jeżeli jesteś typowym pasjonatem, to nie skupiajcie się na magicznym, wiesz, magicznej kapsułce, czy magicznym zastrzyku, środku, który was zmieni, no róbcie to, co kochacie przez lata, starajcie się jak najbardziej, wkładajcie tutaj jak najwięcej serca, bo to jest wasza pasja i po czasie do czegoś dojdziecie, mniej lub gorzej, ale wiesz, no... Im więcej siebie dasz, tym więcej kurwa dostaniesz. Zawsze, zawsze tak jest praktycznie w każdym rejonie życia. A jeżeli tak jak mówię, jeżeli wam się nie chce i no szukacie czegoś dla chwilowego fejmu, no to też macie do tego prawo, ale myślę, że są lepsze opcje niż kulturystyka, mniej inwazyjne. Fejm MMA teraz jest na topie, więc wiesz, tam można się... A też więcej osób o wiele śledzi, ogląda samochody i inne hobby. Uwierzcie no mi, kulturystyka jest... taka mała. To ani dochodowa. Popatrzcie tak na Instagram. Popatrzcie na Instagram. Kulturystyka jest taka. No. Naprawdę. Kto zarabia na kulturystyce? Bardzo wąska grupa. I myślicie, że 1000 lajków to jest dużo pod postem? Wejdźcie sobie, nawet nie mówię tu o modelingu, wejdźcie w fotki samochodów. Już nie mówię o piłkarzach i tak dalej, o zawodnikach MMA. No ale mniejsza, to nie o to chodziło. Adam, dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Mam nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy. I dużo zdrówka Ci życzę, bo czego tam więcej nam życzyć. Będziemy no, zapierdalać. Dziękuję bardzo, dziękuję wzajemnie. No. Także dzięki słyszymy się. Za rozmowę, dzięki Tobie i trzymajcie się, pozdrawiam.